imieniu Stowarzyszenia Świętokrzyska Grupa Wolnych Ludzi witam na dzisiejszym spotkaniu. Tematem spotkania jest nowa ekonomia, taka inna niż przedstawiona zwykle w mainstreamowych mediach, czy telewizji, czy w prasie. A takim szczególnym tematem to jest realny kryzys i alternatywny pieniądz. I o tym opowie jeden z lepszych chyba w Polsce specjalistów od tej alternatywnej ekonomii, pan Dariusz Brzozowiec, i oddaję głos. Jeśli Państwo pozwolą, to ja poprowadzę tą swoją prezentację na siedząco, dlatego że ktoś nie musi naciskać ten guziczek, żeby Państwu się przewijały slajdy. Ale ponieważ ja, jak tutaj teraz przed Państwem jestem, mam takiego swego rodzaju déjà vu, chciałbym się z nim, z Państwem podzielić. Otóż kiedy pierwszy raz zdecydowałem się cokolwiek powiedzieć na temat alternatywnej ekonomii, to była jesień 2006. Było mniej więcej tyle samo osób na spotkaniu, ile jest teraz w tej sali. Mniej więcej większość osób na tej sali również była mi nieznana. I wtedy po raz pierwszy odważyłem się publicznie w pewnym sensie po pierwsze skrytykować obecny system monetarny, w którym nam przyszło funkcjonować, o czym Państwu będę chciał chwilkę opowiedzieć. Po drugie, powiedzieć o alternatywach, o których nikt nic nie wie, ponieważ media, te mainstreamowe, zgrabnie milczą na temat inicjatyw wolnych pieniędzy, które się szerzą po całym świecie i to nie od wczoraj. I swego rodzaju przedstawiłem no, taką bolesną prawdę w sumie w tych dwóch tematach. Efekt był tego taki, że połowa sali wstała i wyszła w trakcie prelekcji, a to była jesień 2006, i to takie oburzenie, które nastąpiło na sali, ono nastąpiło po tym momencie, w którym ja zdecydowałem się powiedzieć jasno i wyraźnie, że nadciąga kryzys finansowy. W jesienią 2006. Ja przypomnę krótko, że to był ten okres, kiedy rozpoczynał się boom budowlany w Polsce. Ludzie kupowali mieszkanie jednego miesiąca za 100 tysięcy, drugiego miesiąca sprzedawali za 140, 150, 160 tysięcy. Buchnęła deweloperka. Na rynku pojawiła się cała masa taniego pieniądza, który zalał po prostu ten rynek i wszędzie generalnie tego pieniądza było tyle, a tu jakiś facet przyszedł nie wiadomo skąd, z jakiejś innej bajki i powiedział, ale drodzy Państwo, takie rzeczy się projektuje, jeżeli nadchodzi duża fala taniego pieniądza, to następstwem naturalnym jest to, że wkrótce go zabraknie. Ale przechodząc jakby już do tej dzisiejszej naszej prezentacji, którą będziemy musieli przerwać na minutkę taką techniczną, ponieważ są koledzy, którzy z kamerami będą chcieli ją zapisać. Podzielimy ją sobie na dwie części. Powiemy o tym realnym kryzysie, powiemy o alternatywnych pieniądzach z całą pewnością. I oczywiście znajdziemy czas na to, byście Państwo mogli zadać pytania, bo jest też trochę młodych ludzi na sali, co mnie cieszy. Tak, aby każdy mógł naprawdę zabrać spory kawałek wiedzy do domu i coś z nim zrobić. Natomiast to spotkanie traktuję jako spotkanie otwierające. Nie będziemy mieli czasu, nawet jeżeli będziemy rozmawiali razem przez dwie czy dwie i pół godziny, aby w niektórych miejscach dojść dostatecznie głęboko do szczegółów. Ale nie chcę Państwa zostawiać bez dostępu do informacji. Po pierwsze dlatego, że część informacji, które będę omawiał, jest po prostu szeroko dostępna. Może ich nie ma wieczorem w dzienniku, który oglądasz. Tam się mówi o zupełnie przedziwnych rzeczach i czymś innym nas się karmi. Ale też podam Państwu troszeczkę źródeł i trochę miejsc, w których będziecie mogli tę informację jakby pogłębiać, analizować, weryfikować, budować swoje własne opinie. Nie moje, tylko wasze. Więc zaczynając, drodzy Państwo, biorąc się za taką próbę odpowiedzi, czy ten kryzys jest, jaki to jest kryzys, w którymś momencie, drodzy Państwo, no doszedłem do wniosku wraz z kolegami, z którymi pracuję, że ta dyskusja w polskich mediach na temat kryzysu przypomina taką dyskusję optymisty z pesymistą na temat tego, czy szklanka jest w połowie pełna, czy w połowie pusta. Jak przeanalizujecie Państwo te informacje medialne, które do Was płyną, to one są często sprzeczne. Sprzeczne już nie tyle, że jedna mówi, że coś nam rośnie, a inna, że coś nam ubywa,
ale nawet są sprzeczne właśnie w postrzeganiu niektórych zjawisk ekonomicznych, które w Polsce mają miejsce i zawierają się dwie strony dyskusji i jeden prezentuje tą opcję pozytywną, że to przecież dobrze, bo to jest rozwój, to jest XXI wiek, a druga strona czasami mówi, że to jest źle i to negatywnie się na nas odbija. Przejdźmy troszeczkę w tym temacie, czy ten kryzys jest, czy nie, zostawiając na chwilę dywagację, czy szklanka jest pełna, czy pusta w połowie. I chyba nie będzie dla Państwa żadną już tajemnicą, że bardzo zmienia się w ostatnich 5-10 latach obraz ulic naszych miast. Ten slajd, który tu widzimy na ekranie, on pokazuje, tak jak ja pamiętam po prostu te 10 lat temu, te ulice naszych miast, pełne ogłoszeń małych firm. A to Szewc, a to usługi Xero, a to sklep odzieżowy, a to sklep z butami, drodzy Państwo, a to dziesiątki po prostu firm, które zajmowały się coraz bardziej wysublimowanymi rzeczami i coraz bardziej egzotycznymi przedsięwzięciami biznesowymi. A dzisiaj powoli się robi tak, że większość informacji na tych budynkach mówi, że to miejsce jest do wynajęcia, że jest na sprzedaż. Tam nie ma już tych firm. Tam nie ma już tych firm. Oczywiście te ulice miast nie są całkowicie puste, bo zmieniają się przede wszystkim w ulice bankowe. Ja jestem urodzony w Gliwicach i kiedyś w Gliwicach na ulicy Zwycięstwa, która się ciągnie od dworca do rynku, to jest dość długa ulica, słuchajcie, mieliśmy dosłownie 2-3 banki. Dzisiaj w Gliwicach na ulicy Zwycięstwa jest prawie 30 banków. I znowu pytanie. Czy to dobrze, czy to źle? Bardzo rozwinął się sektor usług bankowych w Polsce, do którego dojdziemy jeszcze w dalszej części prezentacji. Czy to jest miarą naszego bogactwa, czy też nie jest miarą naszego bogactwa? Czas zadać takie pytanie. Jak działa ten mechanizm w ekonomii? Oczywiście banki to nie wszystko, bo to wszechobecne w centrach miast w Polsce potężne scentralizowane struktury handlu takiego wielkopowierzchniowego, czyli tak zwane hipermarkety, które wyrosły, słuchajcie, w Polsce w zasadzie no, we wszystkich zakątkach centrów miast. I teraz mówi nam się często, że to jest dobrze, bo to jest postęp. Ja się zgodzę. Zgodzę się, bo fajnie jest wejść do takiego miejsca, gdzie jest dużo, gdzie jest duży wybór, gdzie wszystko jest pod jednym dachem, tyle tylko, że nikt nie mówi o tym, jaki jest społeczny koszt tego typu przedsięwzięć. Ale zaczynając od tej informacji, że, którą nam się podaje często na tacy, że to jest taki postęp i to jest XXI wiek i w zasadzie wszędzie się to dzieje, to ja może Państwu nadmienię, że jak pojedziecie Państwo sobie do Belgii czy do Holandii, to nie znajdziecie Państwo hipermarketów w centrach miast. Są kraje, które absolutnie sprzeciwiły się budowania tego typu struktur w centrach miast. Zostały wyrzucone, tak jak powinny być, poza nawiasy centrów miast. Czyli musisz przejechać samochodem, autobusem, pociągiem, metrem, te 4-5 kilometrów, żeby tam na wielkich powierzchniach oddać się szaleństwu zakupowemu. Nie wszyscy się na to zgodzili. Natomiast wciskanie nam do głów informacji, że to jest postęp i to jest wszędzie, to jest wierutna bzdura, dlatego że w Leuven, to jest całkiem spore miasto koło Brukseli, 20 kilometrów. Największy Carrefour, jaki znalazłem, jest wielkości naszej Żabki. Ma może z 60 metrów kwadratowych. Jest też Tesco Express w niektórych miastach w Anglii, ale one również nie są większe niż nasze Żabki. Natomiast te wielkie, wielkopowierzchniowe obiekty znajdują się poza centrami miast i tam są usytuowane, są mocno odsunięte. Natomiast u nas w Kielcach również tych centrów nie brakuje, ale chyba mistrzostwem w tej chwili jest budowanie centrów, słuchajcie, w ramach rozbudowy dworców. I jakby ktoś z Państwa chciał zobaczyć takie cudo, to możecie Państwo pojechać do Katowic, wysiądziecie Państwo na dworcu, który nie jest już tylko dworcem, tylko jest centrum handlowym. Możesz sobie przyjechać pociągiem na zakupy, wejść do centrum handlowego i tym pociągiem wrócić bez najmniejszych problemów. Czy to ma dla nas znaczenie? Czy to ma na mapie tego pytania o realny kryzys, czy to ma dla nas znaczenie? Będzie pula filmów, materiałów, wideo, czy też książek, które będę chciał Państwu polecić, ale najlepszym dokumentem, który pokazuje tego typu mechanizmy ekonomiczne, jest film, który się nazywa Walmart. Wysokie koszta niskich cen.
materiał ponad półtora godzinny, który pokazuje mechanizm szczegółowo oddziaływania tego typu dużych struktur na strukturę tą biznesu małego, lokalnego. Czyli jeżeli Państwo dzisiaj już nie widzicie niektórych sklepów w Kielcach, to mogę tylko powiedzieć, że tych sklepów będzie już całkowicie naprawdę coraz mniej, bo hipermarkety, które zostały postawione w centrach, one się już nie dadzą stamtąd ruszyć. To jest wojna o rynek i przedstawiciele tego małego biznesu po prostu są w tej chwili no, gatunkiem ginącym. Na pewno drobny handel w Polsce jest gatunkiem ginącym. Jest ich coraz mniej. Czy to ma wpływ na gospodarkę naszego kraju, czy to ma wpływ bezpośrednio na to, jak ty się odnajdziesz w tej drapieżnej, coraz bardziej drapieżnej ekonomii? Oczywiście, że tak, pomijając pytanie o to, czy to jest dobrze, czy źle, należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, to ile nam zostało firm w Polsce? I to jest, drodzy Państwo, okazuje się niby proste pytanie, ale niestety nie ma na nie na dzień dzisiejszy jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli zajrzysz do statystyk GUS-u, to niektóre są tak cudowne, że podają nawet ponad 3 miliony podmiotów gospodarczych w Polsce. Ale jeżeli zobaczysz inne rządowe źródła, na przykład Ministerstwa Gospodarki, to potrafią się pomylić, słuchajcie, i to nie o mało, bo mówią, że jest 1 700 000 firm. No więc ile tak naprawdę jest firm w Polsce? I przypomnę, że to są te małe firmy, które nie są dobrze zorganizowane. Okej, one są czasami jeszcze przestarzałe, słuchajcie, one są jeszcze nienowoczesne, tak? Czyli tam jest troszeczkę tak, jak było 10-20 lat temu. Nie są nowoczesne pod tym kątem, że w niektórych hipermarketach już masz nawet kasę samoobsługową, gdzie już nie ma tej ekspedientki, chociaż zawsze zastanawiałeś się, dlaczego jest 50 stanowisk kasowych, a obsadzonych jest może 20. To teraz jesteśmy już krok dalej, bo tam jest po prostu kasa, w której po prostu sam przychodzisz i będziesz mógł przeciągnąć przez czytnik laserowy te produkty, które masz w koszyku, a następny krok technologiczny, słuchajcie, to jest zdalne odczytywanie wartości koszyka twoich zakupów po przekroczeniu pewnego skanera, który na drodze infolinii takiej radiowej odczyta sobie, co masz w koszyku i to będzie trwało dosłownie sekundę. Zrobisz krok dalej, podejdziesz do ściany, tam będziesz mógł włożyć kartę kredytową, zapłacić i wyjechać, bo się otworzą bramki do wyjazdu. Więc cała zadyma i wielkie dmuchanie pary w gwizdek pod tytułem, że te nowe podmioty tworzą nowe miejsca pracy, no jakoś nie bardzo się zgadza z tą rzeczywistością, którą każdy z nas może zobaczyć po prostu, no wchodząc do takiego marku. Gdzież tam te miejsca pracy są? Gdzież one się tam pojawiają? Gdybyście Państwo chcieli zrobić jeszcze krok dalej, ale proponuję, żebyście sięgali do tego materiału właśnie, o którym wspomniałem, Walmart, wysokie koszta niskich cen, to zaczęlibyście się zastanawiać, jak to jest, że w tych hipermarketach już nie ma polskich pomidorów, nie ma polskiego czosnku. Ziemniaki nawet już niektóre nie są z Polski, nie wspominając o wszystkich innych egzotycznych produktach, które tam są. Bo jeżeli nie są tu wyprodukowane, to one dały pracę Chińczykowi, który ten czosnek tam przygotowywał, Hiszpanowi, który ten pomidor gdzieś tam uprawiał. To jak go uprawiał i co tam było zrobione, to jest temat na odrębną prolekcję. Ale zobacz tylko prostą zależność, że jeżeli produkty nie pochodzą z naszego rynku, to jak kupujesz ten produkt, to de facto wspierasz gospodarkę jakiegoś innego rynku, a nie swojego. No i tak to funkcjonuje niestety i należałoby coraz bardziej się nad tym zastanawiać, ponieważ upada nam makabrycznie produkcja rolna. Idzie niezwykle mocno w dół. To też są miejsca pracy. Miejsca pracy, słuchajcie, retoryka współczesnych mediów dzisiaj mówi, że a tam w 2012 roku było tylko 926 bankructw, że to wcale nie jest źle i że tak naprawdę, to są dane z GUS-u, że to wcale nie jest tak źle, że można się było spodziewać troszeczkę wcześniej, że to się nie ma co martwić, że w zasadzie przejdziemy przez ten kryzys, damy radę, prawda, to nie jest tak źle, bo przecież jak się operuje milionami firm w Polsce, to 926 nie stanowi jakby większego problemu. No, problem jest taki, że za miesiąc styczeń dane o bankructwach polskich firm wzrosły o 14% w odniesieniu do analogicznego okresu z roku zeszłego. Czyli w tym roku
osobiście z kolegami wyliczamy, że to będzie parę tysięcy bankrutujących firm. Ale wszystko jest ok. Nic się nie stało. No będzie trochę mniej firm, no jak będzie trochę mniej firm, to będzie trochę mniej podatków, to będzie mniej miejsc pracy, to znaczy się, że będzie więcej bezrobotnych, to znaczy się, że trzeba będzie tych bezrobotnych jakoś utrzymywać, etc., etc., etc. Ale zupełnie nie tak dawno, słuchajcie, w grupie ekonomistów w Warszawie zaprezentowano taki raport, w którym jasno pokazano szereg danych ekonomicznych dotyczący okresu tego, którego nikt z nas już nie lubi, czyli komunizmu, tego, co się nam skończyło w 1989 roku. I uderzyła mnie jedna informacja. Otóż ta informacja mówi, że PRL w 40 lat wybudował 1660 zakładów przemysłowych. Sporych, potężnych, co daje mniej więcej 40,5 zakładu rocznie. To jest dużo więcej niż jeden miesięcznie, to jest parę miesięcznie. Oddawano zakłady pracy, które z kolei tworzyły miejsca pracy, to był podatnik, etc., etc. No byłem, przyznam się szczerze, troszeczkę zmieszany. Przecież ten demon tego starego ustroju, który został przez nas pokonany i do którego nas tak serdecznie zapraszono, no wyniki miał takie, a tutaj się okazuje, że w tym ustroju, w którym funkcjonujemy, ja nie namawiam nikogo do powrotu do PRL-u, ja nie jestem socjalistą, ale uderza mnie to, że tam wszystko było złe, a jednak 1660 zakładów postawiono, a tu wszystko jest ok, bo tylko 926 w jednym roku zbankrutowało. Daje do myślenia taka informacja. Czy jest kryzys, czy go nie ma? Debaty, drodzy Państwo, trwają, natomiast w tej chwili lawinowo rośnie nam w Polsce bezrobocie. Te dane, które były podane przez GUS dotyczące upadłości firm, one dotyczą tylko i wyłącznie sektora spółek kapitałowych. Spółki z o.o., spółki akcyjne, etc., etc. Nie mówi się w ogóle o danych, które dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą, jako Jan Kowalski. Nie mówi się o tym, ale jeżeli tylko rozejrzycie się po swoich znajomych, porozmawiacie z kolegami z pracy, z kolegami z rodziną, czy z kolegami przy piwie, to okazuje się, że gdzieś coś się łamie i to bardzo się łamie, a bezrobocie będzie jednym z głównych przyczyn niepowodzeń naszych gospodarczych i to w najbliższych latach. Zaczynamy już teraz, zaczęliśmy w zeszłym roku. Jeżeli będzie bezrobocie, które no w przedziwny sposób jest tłumaczone przez bardzo wiele różnych źródeł. Oczywiście tych statystyk i tych wyliczeń jest tak dużo, że to aż jest niesamowite. Słuchajcie, co portal, jakiś oficjalny funkcjonujący, podają różne informacje dotyczące bezrobocia. Nie ma spójnej informacji dotyczącej zatrudnionych. Ale gdybyśmy nawet znaleźli te informacje, słuchajcie, spójne, trzeba by jeszcze zadać sobie pytanie, czy ileś milionów Polaków, mówi się oficjalnie o dwóch, które dzisiaj nie jest tutaj w kraju, bo emigrowało zarobkowo, bo to jest takie zgrabne teraz pojęcie, które ukuto na gorąco, to czy też ich trzeba byłoby liczyć do bezrobotnych, czy nie? No bo nie ma ich tutaj, ale jakby byli, to by gdzie pracowali? Mówią, że to jest 2 miliony. 2 miliony to oficjalnie podało jedna z instytucji brytyjskich, że 2 miliony, ponad 2 miliony to Polaków jest na Wyspach Brytyjskich. A gdzie jest reszta Europy? W sumie mówimy tu o 4 milionach ludzi, którzy wyemigrowali zarobkowo poza granicę tego kraju. Więc to nie jest taki miód, cud miód, który nam się leje z ekranów naszych telewizorów. Wystarczy sprawdzić tylko troszeczkę liczb. Oczywiście słuchajcie, retoryka mediów jest popychana przez kręgi rządowe władzy. Wychodzi na to, że media nam mówią to, co oni nam chcą powiedzieć. Nie ma niezależnych mediów w Polsce powoli. Nie ma niezależnych mediów. Mówi się o wzroście, mówi się o tym, że jesteśmy dalej zieloną wyspą na oceanie kryzysu. Mówi się o tym, że sobie ze wszystkim poradzimy. Kto nam to mówi? Mówią to media, które są opłacane przez rząd.
No i teraz ktoś z Państwa może powiedzieć, że to za bzdura, część mediów jest prywatna, nie są opłacane przez rząd. Chyba nie. Chyba tak do końca nie jest. Dlaczego się ośmielam w ten sposób do tego podchodzić? Wczoraj kupiłem sobie taki magazyn, którego jeszcze do tej pory nie kupowałem, nazywa się W sieci. Jeden z artykułów dość jasno pokazuje i analizuje strukturę wydawanych pieniędzy w Polsce na reklamę firm państwowych. I dla przykładu podam Państwu tylko jedną informację. Ponad 9 milionów złotych wydało 5 państwowych firm na reklamy we Wprost. 9 milionów złotych, 5 firm. Więc jeżeli to jest ich główne źródło dochodu, to nie powiedzą niczego, co byłoby pod prąd tym, którzy im płacą za te reklamy. To jest oczywiste. Spójrzcie na to Państwo z tej strony. Oczywiście cały artykuł jest wart uwagi o cudach reklamowych, które są po prostu na nasze konto robione, bo przecież te instytucje państwowe żyją z naszych podatków i musicie Państwo o tym pamiętać. Artykuł jest dość obszerny. Magazyn się nazywa W sieci. Polecam, bo to nie jest jedyny artykuł, który jest wart uwagi w tym magazynie. Więc nie ma tej informacji, słuchajcie, rzetelnej w mainstreamowych mediach, ponieważ po prostu jej tam nie może być, bo komuś jest nie na rękę, żeby pokazać dramatyczny, prawdziwy obraz tego w sytuacji, w jakiej się po prostu znajdujemy, prawda? Prawdą jest też to, że coraz częściej samodzielnie doświadczamy tego faktu, że rośnie nam po prostu lawinowo w tej chwili bezrobocie. Rośnie, bo mówi się, że jest kryzys, że rynek się załamał. W zasadzie każda informacja, którą możecie dzisiaj obejrzeć w wiadomościach tych głównych, ona dotyczy w jakimś stopniu problemu pieniądza, bo albo na coś tych pieniędzy nie mamy, albo wkurza nas to, że na to, że ciągle mówimy, że nie mamy, a tam ktoś sobie zrobił 60 parę tysięcy premii na przykład, prawda, z naszych rządzących, wygratyfikowali się po prostu odpowiednio do swoich przez siebie uznanych zasług. Natomiast to bezrobocie rośnie. Rośnie i w tym roku będzie dramatyczna wręcz sytuacja z bezrobociem, dlatego że już dzisiaj się zakłada, że parę tysięcy zakładów jeszcze zostanie zamknięte. Jeszcze zostanie zamknięte. Rynek deweloperski dzisiaj nie istnieje. To, co było wybudowane przez ostatnie 2-3 lata, stoi najczęściej niesprzedane, bo rynek dusi się z powodu braku pieniądza. Banki po niezwykle ekspansywnej części tego całego programu, w której uwalnia się niezwykle dużo i wolnego pieniądza na rynek, właśnie przykręciły tą śrubę. Pieniądz jest trudno dostępny na rynku i to jest sytuacja, która się programuje na parę lat. To nie jest tak, że coś się dzisiaj zmieni. Natomiast do samego bezrobocia, wracając i na chwilę komentując jakby kwestię mediów, proszę, żebyście Państwo zwrócili uwagę, że te wszystkie ogólnodostępne media mówią o tym, że jest problem bezrobocia, że próbujmy coś wymyślić w ramach walki z bezrobociem, ale nikt, praktycznie nikt nie dotyka przyczyn rosnącego bezrobocia. Nikt. Nie analizuje się tego. Natomiast tysiące pomysłów, co by tu zrobić, żeby sobie poradzić z bezrobociem, oczywiście się mnoży i to jest niekończąca się dyskusja. Przez kogo jest opłacana, to też chyba już jest dla nas proste. Nikt nie wie, jak w tej całej sytuacji poradzi sobie jedna z kluczowych instytucji w państwie, mówię tutaj o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Całkiem nie tak dawno gruchnął artykuł w internecie, że w zasadzie w ciągu 2 lat ZUS musi się załamać. No musi się załamać. Jeżeli autor tego opracowania, który się powołuje na konkretne wyliczenia, podpiera się dokumentami w postaci pożyczek, które ZUS dzisiaj już zaciąga, ZUS zaciąga pożyczki, żeby wywiązać się z zobowiązań tych bieżących. Jeżeli autor się nie myli, że będzie dalej fala jeszcze bezrobotnych, większa, to skąd ten ZUS weźmie te pieniądze, żeby w ciągu 2, 3, 4, 5 następnych lat obsłużyć zobowiązania, które ma wobec ludzi, którzy już są po tym okresie wieku produkcyjnego? Autor stawia brutalną tezę, że to jeszcze ze 2 lata i już więcej nie da rady. Nie da rady.
To są pytania, słuchajcie, na które takiej rzetelnej odpowiedzi no w zasadzie nikt dzisiaj nam nie udziela. Mówi się, a to tam nie będzie źle, to tam się coś tam pożyczy, to tam się coś zrobi, tu się statystyki trochę inaczej policzy, bo to tworzenie tych statystyk to też jest po prostu radosna twórczość księgowa. Nie ma nic wspólnego z rzetelnością, dlatego że zmienia się po prostu zasady liczenia tych statystyk. Więc jak masz dojść do realnego obrazu polskiej gospodarki czy rzeczywistości wkoło ciebie, skoro co chwilę się zmienia zasady budowania tych statystyk? Jeżeli tutaj są osoby, które dzisiaj gdzieś studiują, to uczy się was tego, że jest jakiś wzór, według którego to ten problem matematyczny się rozwiązuje. Ale co jeśli ci jutro zmienią ten wzór matematyczny? Czy rozwiążesz ten problem? Co jeśli co pół roku będziesz miał nowy wzór matematyczny? Czy poradzisz sobie z rozwiązaniem danego zagadnienia matematycznego? Chyba nie. Chyba nie. ZUS oczywiście to jest bardzo duży problem. Nikt się za to rzetelnie w tej chwili nie zabiera. Natomiast większym problemem jest jednak kwestia naszego zadłużenia narodowego. Od momentu, kiedy Balcerowicz w Warszawie powiesił zegar długu, czyli taki wielki ekran LED-owy, on jest tutaj widoczny w lewej części, który wyświetla, że tego długu jest tam dzisiaj ponad 826 chyba miliardów i w tym roku przejdziemy ten magiczny moment, że to będzie już bilion. To już będzie w tym roku, gdzie pokazuje się, że jest 22 tysiące długu na obywatela. No to ja przypomnę, bo o tym niestety też mass media nie chcą powiedzieć głośno, że to są pieniądze, które trzeba będzie oddać, a jedynym źródłem dochodu rządu, głównym, jest albo opodatkowanie własnych obywateli, albo sprzedaż czegoś, co ma. Po 1989 roku niewiele zostało z tych rzeczy, które mamy do sprzedania. Niewiele mamy tych rzeczy do sprzedania. Trochę ich jeszcze jest. Pałac Kultury, dobry pomysł. Ja chciałbym go dobrze sprzedać, natomiast słuchajcie, to nie rozwiązuje problemu. To dalej nie rozwiązuje problemu, do analizy czego będę chciał Państwa zachęcić, ale dług narodowy to jest dzisiaj 22 tysiące na obywatela. To jest łącznie z tymi wszystkimi dziećmi, które się po prostu urodziły, wiecie, dzisiaj rano. I teraz rząd, bo jak już nie będzie co sprzedawać, będzie musiał zwiększać obciążenia podatkowe na swoich własnych obywatelach. Nie dziwi was na tym tle taka akcja, jaką ostatnio po prostu fantastyczna, ratująca budżet się pojawiła autorstwa naszych włodarzy. No, wychodzi na to, że będziemy po prostu się fotografować, słuchajcie, teraz co chwilę, ci co jeżdżą samochodami. Bo rząd wykoncepował sobie, że musi nazbierać tyle tych pieniędzy z tego miejsca, z mandatów, żeby łatać dziurę budżetową. A dlaczego? Bo taki jest nasz dług. Mało tego, wychodzi na to, że to, co rząd zbiera w ramach podatków, co powinno służyć społeczeństwu, przecież taki był główny cel tworzenia podatków, nie do końca na te podatki jest kierowane. Obsługa naszego długu narodowego sięga prawie 40 miliardów złotych. Prawie 40 miliardów złotych rocznie. Co się kryje za słowami obsługa długu narodowego? No to, że musi rząd zapłacić odsetki. A jeżeli weźmiecie na to i nałożycie informację, ile rząd w budżecie jest w stanie pieniędzy zebrać, to wychodzi na to, że większość tych pieniędzy idzie na odsetki, nie na potrzeby społeczne. No i masz później naturalne konsekwencje. A to w ZUS-ie nie ma pieniędzy, żeby ratować dzieci z cukrzycą, nie, jakieś szpitale, afera całkiem nie tak dawno. Nie mają pieniędzy, żeby przyjmować chorych. A to bezrobotny, jak nie był na pełnym etacie i przez rok tylko na pół etacie, bo starał się jednak utrzymać jakieś miejsce pracy i stracił to miejsce pracy, nie przysługuje mu żaden rodzaj zasiłku. Żaden rodzaj zasiłku. Czyli było mu ciężko, znalazł sobie zajęcie na pół etatu, bo ktoś go nie miał za co zatrudnić na cały etat. Traci tą pracę, bo są jakieś perturbacje rynkowe i nawet nie dostanie na chleb. Nie dostanie na chleb. No ale nie ma się co dziwić, zadłużenie jest tak potężne, że słuchajcie, te kombinacje niestety będą trwały. Będą trwały. Z drugiej strony
Przez te medialne informacje przewija się też cała fala informacji, a ile to miliardów tam, a ile to tam, a ile to tam, a ile to tam, a ile to tam. Każda z tych informacji jest w pewnym sensie spreparowana. Bo jak się mówiło o tym, że będziemy budować w Polsce autostrady, wtedy kiedy jeszcze się mówiło o budowie autostrad, bo właśnie zakończyliśmy dyskusję dotyczącą budowy autostrad, to nikt wam nie powiedział, że większość tych autostrad, generalni wykonawcy, czyli ci, którzy generalnie na tym najwięcej zyskają, to będą firmy zagraniczne. W Polsce autostrady zostały wybudowane przede wszystkim przez Niemców. Zostawmy autostrady. Cała masa inwestycji, słuchajcie, wspieranych środkami unijnymi. W Gliwicach, projekt Nowe Gliwice, przyjechał kolega z Holandii, profesor, chciałem się pochwalić, przyjechaliśmy, a na tablicy informacyjnej przed budynkiem stoi informacja, że ten projekt jest realizowany, gdzie generalnym wykonawcą jest firma z Cypru. No więc ta euforia, którą nam dawano, że się dużo zmieni, bo będą inwestycje, znacznie się obniża i można ją mocno wystudzić, jeśli się przyjrzeć detalom, a detale są takie. Większość inwestycji w Polsce budowlanych ma to do siebie, że albo są to firmy zagraniczne, a już bardzo często są to firmy z rajów podatkowych, bo Cypr jest takim rajem podatkowym, dla przykładu. Ale są firmy na Kajmanach, są firmy na wyspie Man. Te pieniądze nie zostają. Owszem, pracują tam firmy podwykonawcy, polskie firmy, ale historię tych podwykonawców znacie z głośnej afery, kiedy nie zapłacano tym podwykonawcom za prace wykonane przy budowie autostrad. I to się dzieje. I to się dzieje ciągle i teraz. Kwestia naszego zadłużenia. W 2009 roku niejaki Janusz Jabłonowski, pracownik NBP-u, zliczył po swojemu kwestię długu narodowego polskiego. Popełnił opracowanie, zamieścił to opracowanie w internecie i ono do dzisiaj tam jest, kopiowane z miejsca w miejsce. Nikt nie postawił niejakiego pana Janusza Jabłonowskiego przed sąd za to, że powiedział, że zadłużenie w 2009 roku już było na poziomie 3 bilionów złotych, tylko że skrzętnie się to rozpisuje na różne przedziwne miejsca, w związku z powyższym oficjalne dane mogą być takie jak na zegarze długu Balcerowicza. A co jeżeli pan Jabłonowski się nie myli i zadłużenie jest na poziomie 3 bilionów złotych? Nikt mu nie wytoczył żadnego procesu. Nawet nie zabierano się za jakąś ostrą polemikę, a w mass mediach ten temat w ogóle nie wypłynął. Co by było wtedy, jeżeli takie jest zadłużenie? Co by było wtedy? Drodzy Państwo, zanim Państwu powiem, co się stanie, jeżeli takie jest zadłużenie, to przypomnę Państwu taką historię, którą ja czasami po prostu przypominam i osobom nowym chciałbym ją po prostu opowiedzieć. To jest historia o ludziach i myszach. To jest historia pewnego eksperymentu dokonanego na myszach. Otóż w zamkniętym pomieszczeniu na okres około miesiąca zamknięto 10 myszy. Codziennie rano tym 10 myszkom wysypywano 10 kosteczek sera. Przychodził asystent, wszystko było monitorowane. Wysypywano im codziennie 10 kosteczek sera. Efekt był tego taki, że po tym takim, wiecie, szale entuzjazmu, bo ser był pachnący, bo jedzenie, każda mysz brała swój kawałek sera, szła do siebie w kącik i ten kawałek sera zjadała. Ale po miesiącu zmieniono wariant tego eksperymentu. Dla 10 myszy pierwszego dnia nowego miesiąca wysypano 9 kawałków sera. 9 myszy złapało kawałki sera, jedna była totalnie sfrustrowana. Nic nie robiła, siedziała w kącie i nic nie robiła. Na następny dzień dla 10 myszy wysypano 8 kawałków sera. 8 myszy złapało kawałeczki sera. Ta mysz, która była wczoraj sfrustrowana, była sfrustrowana bardziej. Ta, która dzisiaj nie dostała, po prostu się sfrustrowała. Na trzeci dzień dla 10 myszy wysypuje się 7 kawałków sera. I co się dzieje? Nie ma już spokoju. Ta mysz, która nie jadła od 3 dni, gryzie, szarpie i chce wyrwać kawałek sera dla siebie.
Ta, która wczoraj nie jadła, robi to samo, a ta, która dzisiaj po prostu nic nie złapała, też robi to samo, bo te dwie pierwsze robią to samo. Zaczyna się bitwa o jedzenie. Po co ja Państwu przytaczam tą historię i ten eksperyment z tymi myszami? Bo wcale się nie zachowujemy inaczej. Wcale jako ludzie nie zachowujemy się inaczej. Potrafimy to zgrabnie opakować, potrafimy to zgrabnie wytłumaczyć, potrafimy to nawet na przeróżne, łamane sposoby interpretować, ale fakt jest taki, że problem związany ze zbyt małą ilością tych kawałków sera dla nas, a nie są nimi pieniądze, już trwa. I tak tu generalny wykonawca nie zapłacił podwykonawcom. Tam ktoś komuś w biznesie nie zapłacił. Tamtego oszukał. Tu się ludzie pobili o coś. Tu wnuczek zadźgał babcie za 500 zł. No przecież zaczyna się robić cyrk, dlatego że przyzwyczailiśmy się już do pewnego poziomu konsumpcji. Było fajnie i teraz nagle ten stan się zmienia. I nie reagujemy inaczej niż te myszy z tego eksperymentu. Zaczynamy się między sobą bić i pojawia się coraz większy poziom, słuchajcie, agresji społecznej. Zobaczcie Państwo, że coraz więcej rzeczy w Europie się dzieje. No nie wszystkie niestety są pokazywane w tych dostępnych telewizjach, ale ci, którzy z Państwa zainwestują troszeczkę czasu w internecie, zobaczycie, co się dzieje w Hiszpanii, zobaczycie, co się dzieje w Portugalii, zobaczycie, co się dzieje w Grecji, nawet we Francji, słuchajcie, w tych bogatych krajach. Zaczynają się bardzo poważne problemy społeczne, dlatego że nagle zabrakło tego kawałka sera. I ci, którzy nie mają co jeść, walczą, bo to jest podstawa egzystencji. Tak jesteśmy skonstruowani psychicznie, że będziemy walczyć o przeżycie. A ci, którzy po prostu tracą jakiś standard życia, który mieli do tej pory, zmieniają swoje zasady moralne. Mniej lub bardziej, ale zaczyna się potężna zmiana poziomu moralnego całych społeczności. Rodzi się coraz więcej agresji. To, o czym się w telewizji nie mówi, to są dane, które gdzieś tam przeciekają czasami do internetu, które mówią na przykład o tym, że liczba samobójstw w Polsce dzisiaj jest większa niż ilość ofiar wypadków samochodowych, która zawsze była tym takim, naprawdę sporą liczbą, prawda? No bo tych wypadków samochodowych jest dużo, bo tych dróg mamy dużo, samochodów mamy dużo, etc., etc. Dzisiaj ponoć już jest tak, i mówią o tym lekarze pracujący w szpitalach miejskich, słuchajcie, że samobójstw jest masę. Wśród tych samobójstw, które są często z różnych przyczyn, przeważającym meritum sprawy staje się problem ekonomiczny. Ekonomiczny. Zmienia się coś mocno w społeczeństwie. Dzisiejszy TVN, tam chyba pytanie na śniadanie, czy coś takiego jest. Piłem kawę, oni też i słucham, co oni tam mówią. A oni tam mówią, że w Polsce jest całe podziemie aborcyjne, potężne podziemie aborcyjne i że w większości przypadków te matki, które się decydują na aborcję, one się decydują z powodów ekonomicznych, bo ktoś to zaczyna badać. Zobaczcie proces zmian, który wkoło nas ma miejsce. Dzieją się fatalne rzeczy. Teraz możesz powiedzieć, no dobra, ale ja byłem roztropniejszy, ja byłem mądrzejszy, ja się lepiej ustawiłem, ja się zabezpieczyłem. Ja patrzę na to zdroworozsądkowo, ja potrafię opanować swoje emocje. Co z tego, jeśli wszyscy wkoło ciebie nie będą tego potrafili zrobić i będziesz się bał wyjść na ulicę? Napoleon pisał, słuchajcie, w swoich dziełach, nie bez powodu, że jeżeli chcesz przyjrzeć się stanowi państwa, to musisz patrzeć na wskaźnik tych drobnych przestępstw. Tych takich najdrobniejszych, nie tych kryminalnych, że ktoś kogoś zabił. Patrz na te przestępstwa, czy rośnie na przykład wskaźnik tych drobnych kradzieży. No tam ktoś komuś z ogródka coś ukradł, ktoś ze straganu, ktoś ze sklepu. Rosną wszystkie te wskaźniki. Więc kiedy Państwu przytaczałem tą historię o ludziach i myszach, ona wcale inaczej nie wygląda i oddaje po prostu naturę problemu, w ramach której po prostu zaczyna brakować pieniędzy, a jeżeli ich zaczyna brakować, to zaczynamy być po prostu agresywni. Ładnie, zgrabnie mówi się o niepokojach społecznych, ładnie, zgrabnie podciąga się to pod kryzys cywilizacyjny, a stres, a co, a stres nie zabija? A zawały to skąd się biorą serca u mężczyzn?
czy nawet rzadziej u kobiet, ale skąd się biorą? Ze stresu. A stres? Znowu powody ekonomiczne. Oczywiście jest to szereg negatywnych cech, których jesteście Państwo dzisiaj świadkami. To nie jest tak, że ich nie ma, to nie jest tak, że ich nie widać. One są różnie nazywane, przeinterpretowywane są, ale są pokazywane. Problemy się zaczynają. Nie mówimy tu o okresie jednego roku, czy dwóch, czy trzech. Mówimy tu o wieloletnim problemie społecznym, który w tej chwili narasta. Proszę, zwróćcie Państwo na to uwagę. Efekt, który idzie w tle, jest taki, drodzy Państwo, że zajęci tymi wszystkimi problemami społecznymi, niekończącą się debatą polityczną, w ramach której najczęściej jedni obwiniają drugich, tworzy się tysiące teorii tłumaczących, co jest przyczyną takiego, a nie innego stanu. W tle tego wszystkiego leci dalszy ciąg rozprzedaży tego kraju. Nie dopiero co opanowano sytuację, słuchajcie, na Pomorzu, która trwała przez parę miesięcy, gdzie rolnicy wyszli z traktorami na ulicę, protestując przeciwko masowemu wykupywaniu ziemi przez osoby zagraniczne, wręcz często podstawione, wręcz niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale te obowiązujące przepisy prawa mają pewne felery. Nawet jeżeli grunt został sprzedany osobie zagranicznej, co jest już możliwe, z połamaniem przepisów prawa, to nie udaje się kasować tych aktów. Akt notarialny sprzedaży został, to zostało komuś sprzedane. A jeżeli on to sprzedał za tydzień czy za miesiąc komuś innemu, to dojście i odwrócenie całej tej operacji po prostu staje się niemożliwe. Po prostu staje się niemożliwe. To się dzieje dzisiaj również, bo część z Państwa natknęła się na opracowania dotyczące okresu transformacji po 1989 roku. I są takie opracowania, do których ja Państwa chętnie odeślę, na przykład doktora Ryszarda Ślązaka czy pana profesora Artura Śliwińskiego, i to nie są osoby, które byście zobaczyli w mediach mainstreamowych, które jasno pokazują, jak zostaliśmy po prostu jako kraj okradzeni. Okradzeni, bo sprzedaliśmy za ułamkowe wartości bardzo cenne rzeczy. Teraz, po 20 paru latach, słuchajcie, jest ciąg dalszy tej historii. Wytłumaczeniem oczywiście jest kryzys finansowy. Państwo nie ma problemu, wystawiając na sprzedaż resztki swojego majątku narodowego, bo przecież jest kryzys. A jeżeli podniesie się jakikolwiek bunt społeczny, to się powie, no to nie dostaniecie emerytur. No więc to będzie zduszenie tego buntu społecznego. Natomiast dzieją się fatalne dla gospodarczego standingu rzeczy w tle tych wszystkich dyskusji, tych wszystkich po prostu emocjonalnych wydarzeń, które po prostu widzimy nawet codziennie na ekranie swoich telewizorów. Zwróćcie Państwo na to uwagę. Dość dużo dokumentów na ten temat jest. Powodem, tak jak powiedziałem, oczywiście jest permanentny w tej chwili brak pieniądza. I będzie permanentny brak pieniądza tłumaczony przez takich asów ekonomii, jak obecny tutaj nasz na zdjęciu minister finansów. Ten argument, brak pieniądza, będzie używany przy wszystkich niekorzystnych dla nas społecznie decyzjach. Bo brak pieniądza. Coś tam sprzedajemy, bo nie mamy pieniędzy. Coś tam będziemy następnego sprzedawali. Pozbędziemy się całości majątku narodowego, bo brak pieniądza. Więc rodzi się oczywiście pytanie, drodzy Państwo, gdzie te pieniądze się podziały. Bo z drugiej strony też słyszycie bardzo dużo informacji dotyczącej tego, że tu miliard i tam, tu się coś dzieje i tak dalej. One się podziały generalnie w dwóch miejscach. Symbolicznie na tych obrazkach przedstawiłem Państwu po pierwsze giełdy, które są odpowiednikiem ponadnarodowych korporacji, nie narodowych korporacji, ponadnarodowych korporacji, których absolutnie nie jesteśmy właścicielami jako kraj, jako naród, jako ludzie. I oczywiście kwestia banków. No bo nawet w żargonie mówi się, że gdzie pieniądze są, to są w banku. Ale przyjrzyjmy się tym dwóm zagadnieniom z osobna. Otóż jeżeli chodzi o te rzeczy, o pieniądze, które się pojawiły na giełdach,
to zapraszam Państwa do poszukania, te materiały są w internecie, raportu, analizy przeprowadzonej przez Szwajcarski Federalny Instytut Techniczny. Ten raport został zrobiony w 2007 roku. Siedzibą w Zurichu, gdzie przeprowadzono badania, które dotyczyły powiązań 130 tysięcy firm i korporacji z 48 państw. Chodzi tu o cały cywilizowany świat. Nie mówimy tu o Afryce, ale mówimy tu o wszystkich giełdach europejskich, Stany Zjednoczone, kraje azjatyckie. Gdzie w ramach tego badania doszli autorzy tego raportu do jednoznacznych wniosków. Jak wynika z analizy, jakkolwiek na poziomie lokalnym odnosi się wrażenie względnej swobody działań, to jednak większość firm kontrolowanych jest przez zaledwie kilka, około 10 globalnych korporacji, banków i funduszy zbiorowych. Czyli to bogactwo, słuchajcie, różnorodność podmiotów gospodarczych bardzo często jest tylko dla nas iluzją. Ja mam pełny ten raport skopiowany i gdy przejrzy się pierwszą pięćdziesiątkę, to faktycznie zostaje 8 firm. Ale jak się przyjrzeć tym 8 firmom, to zostaje 4. I te 4 firmy to są takie firmy, których nazw nigdy nie słyszeliście. Nigdy nie zobaczycie ich w telewizji. Przedziwne jakieś nazwy nieznane. Ale jedna z tych firm jest, słuchajcie, właścicielem BASF, Bayer i paru jeszcze innych koncernów, które już znasz. Okazuje się, że Coca-Cola to nie jest tak do końca, że to jest jednorodna korporacja. Ona jest czyjąś własnością. Czyjąś własnością. Więc po pierwsze ta struktura kapitałowa w myśl tych badań pokazuje, że to nie jest tak, że cały majątek gdzieś tam sobie jest rozlokowany równomiernie, bo tak moglibyśmy z rozpędu domniemać w różnych rękach różnych ludzi. Nieprawda, bo jest jeszcze raport z ONZ-u sprzed dosłownie 2 lat, który pokazuje, że 80% bogactwa kapitałowego i generalnie tego mierzalnego znajduje się tylko w 2% populacji Ziemi. W 2% jest raport ONZ-u. Że jednak to już jest tak, że to jest po prostu w bardzo niewielu rękach. Mało tego, korporacje, które tam funkcjonują, wychodzi na to, że nie do końca podlegają tym samym prawom, co my. Ja, ty. Nie. I to jest oczywiście również temat na odrębną jakby dyskusję, ale ja Państwa chcę zaprosić do lektury książki, która się wreszcie pokazała na polskim rynku 2 lata temu. 2 niemieckich dziennikarzy śledczych i ona się nazywa Czarna Lista Firm. Czarna Lista Firm. Która bardzo mocny sposób, do tego mocny, że autorzy na wstępie tej książki zaznaczają, że gdyby ktoś chciał wytoczyć im jakiś proces sądowy o zniesławienie czy coś takiego, to oni czekają po prostu na ten proces, bo używa się tutaj bardzo mocnych argumentów w odniesieniu do działalności niektórych ponadnarodowych koncernów, zarzucając im przerażliwe rzeczy, łącznie z wywoływaniem konfliktów zbrojnych w krajach afrykańskich celem zdobycia dostępu do surowców naturalnych w tańszej cenie. O kim jest ta książka, do której Państwa zapraszam? Ja pozwolę sobie tylko przelecieć tak pokrótce listę korporacji, które tu są bardzo szczegółowo opisane, z zarzutami, które im się stawia, dotyczące ich działalności globalnej, bo już nie tylko krajowej. Mowa jest na przykład o Adidasie, o Bayerze, czytam tylko te, które Państwo znacie. Zakładam, że znacie, tych mniej znanych nie wyczytuję. Aldi, Ceunt A, Chico, Chicoita Brands, Coca-Cola, Daimler, Chrysler, Deichmann, ci od butów, Monte, Deutsche Bank, Walt Disney Company, Doyle Food Company, Dresdener Bank, ExxonMobil, Ford, Donna Karan, Gap, General Motors, GlaxoSmithKline, HVB, Karstadt, Quelle, Knoll, Kraft, to są znane, część z Państwa na pewno zna te marki. Nestle, największy producent na świecie żywności obecnie, to Nestle, proszę pamiętajcie o tym. McDonald's, to są marki, które znacie i tak dalej, i tak dalej. Do tej lektury Państwa serdecznie zapraszam, dlatego że tu jest
kawał solidnej dziennikarskiej i śledczej pracy wykonany przez dwóch panów, którzy zadali sobie dużo trudu i spędzili nad tą pozycją wiele lat. Proszę uprzejmie, czarna lista firm, proszę bardzo. Więc ten świat, słuchajcie, wkoło nas, no nie jest tak, jakbyśmy sobie chcieli to wyobrażać, że on należy do ludzkości. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie. Banki. ...86% systemu bankowego w Polsce nie jest w polskich rękach. Nie jest. No bo Bank Śląski to jest tylko śląski z nazwy. I parę jeszcze innych banków, które znacie z nazwy i wydawałoby się wam, że są polskie, nie są polskie. NBP jest naszym bankiem, zaraz do niego dojdziemy. Zaraz do niego dojdziemy. Nie są. System bankowy, słuchajcie, ten system bankowy, który odpowiedzialny jest za cyrkulację pieniądza, o którym się mówi, że jest krwioobiegiem gospodarczym, tego pieniądza, który jest odsetkowy, na którym się zarabia, ten system w Polsce w 86% nie jest naszą własnością. On jest w rękach firm zagranicznych, między innymi tych czterech z tego raportu szwajcarskiego, o którym wam wspomniałem, bo to są i banki, i fundusze zbiorowe, potężne megakorporacje. Te banki nie są nasze. Nie są nasze. Idąc dalej, patrząc na banki, warto tutaj, zanim dojdziemy do historii NBP, przytoczyć państwu tylko tak dla przypomnienia dla niektórych, a dla niektórych z, no, tu troszeczkę będzie taki temat hardkorowy, historię Banku Polskiego S.A., który dalej jest funkcjonującym bankiem. Otóż, drodzy państwo, na tym przykładzie chcę wam pokazać, jak pewne rzeczy się robi i załatwia. Bank Polski S.A. został powołany do życia w 1924 roku w ramach reform niejakiego Krapskiego. I to zdjęcie, które tutaj państwo widzicie, to jest zdjęcie tablicy pamiątkowej, która w Banku Polskim S.A. się znajduje, gdzie czytamy, że Bank Polski jako ostoja ładu pieniężnego w kraju i jako wyraz duchowej łączności z przedwiekową instytucją tejże nazwy wyraża wdzięczność tym licznym obywatelom, którzy nie szczędzili ofiar na skarb narodowy. Cóż za piękne słowa. To było po I wojnie światowej, ja przypomnę. Cóż za piękne słowa. Ale prawda, którą sobie łatwo sprawdzicie, jest inna. Otóż Bank Polski S.A. był spółką akcyjną. I akcje tego banku weszły do obrotu giełdowego. Jeżeli coś wchodzi do obrotu giełdowego, to każdy może to kupić. Ale w tym banku oczywiście mieliśmy też nasz udział, czyli nasz rząd miał udział. Jak sądzicie, jaki to był udział? 1%. No więc czy to był nasz narodowy bank, czy nie był to nasz narodowy bank? Bo ja śmiem twierdzić, że on nie był naszym narodowym bankiem i nie ma wiedzy zapisanej historycznie, a przynajmniej łatwo dostępnej, która mówiłaby o tym, kto stał jako właściciel prawowity, ten prawdziwy Banku Polskiego S.A., który miał prawo emisji pieniądza od 1924 roku aż do 1947 roku. Emisji polskiego pieniądza. Ja przypomnę tym osobom, jeszcze może nie wprawnym we wszystkich tego typu tematach, że kwestia emisji pieniądza to jest prawo wzięcia kawałka papieru, zadrukowania go dowolnym nominałem i wypuszczenia na rynek na procent. To jest emisja pieniądza. To jest emisja pieniądza. Nawet nie wiemy, kto był właścicielem tego banku. Wiemy, że rząd polski miał 1%. Jak państwo weźmiecie publikacje dotyczące historii bankowości w Polsce, to tam to jest całkiem jasno napisane. Nawet się już dzisiaj z tym nie kryje nikt. Płynnie przechodzimy do kwestii Narodowego Banku Polskiego 1947 roku. Narodowy Bank Polski jest naszym bankiem narodowym. Tematy, o których ja się poruszam, są czasami tak kontrowersyjne, że widownia potrafi, tak jak to miało tutaj miejsce, powiedzieć, że nasz Narodowy Bank Polski nie jest naszym narodowym bankiem, ale on jest naszym narodowym bankiem. Problem jest innej natury. Problem jest innej natury. Od 1997 roku
pojawiły się nowe zapisy w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Podpisał je pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. I między innymi pojawiło się tam nowe brzmienie artykułu 220 ustęp 2, które mówi w dość jasny sposób, że Narodowy Bank Polski, powiem to już językiem zrozumiałym, nie ma prawa pożyczać rządowi polskiemu pieniędzy na procent. Ani jak z tego brzmienia wynika, w żaden sposób nie może mu pożyczać. To znaczy się, że jeżeli rząd polski coś chce, coś potrzebuje z różnych powodów, zostawmy teraz kwestię powodów, czy potrzebuje, czy powinien, czy nie powinien, ale jeżeli musiałby, bo na przykład jest jakaś tragedia, powódź, nie wiem, klęska żywiołowa i chce pożyczyć pieniędzy, to ten proceder wygląda tak. Nie może pożyczyć od Narodowego Banku Polskiego, więc pożycza od banków komercyjnych, o których już sobie wspomnieliśmy, że 86% tego systemu bankowego nie jest polskie. Więc musi pożyczyć od banków komercyjnych. Banki komercyjne, żeby mogły te pieniądze polskiemu rządowi pożyczyć, idą do NBP i pożyczają. Ale co jeśli one pożyczają na przykład, nie wiem, na 4%, a rządowi pożyczają już na 6,5%? Przecież to jest złoty interes, słuchajcie. Zabezpieczeniem takiej pożyczki jest oczywiście gwarancja rządowa. Więc robisz złoty interes tylko z tego powodu, że jakimś cudem nasza konstytucja ogranicza możliwości pożyczania pieniędzy przez nas rząd od naszego Narodowego Banku, który jest naszym Narodowym Bankiem. Cóż za przewrotna konstrukcja. Dobre pytanie. Podpisał to pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. To mniej więcej ci sami ludzie, ale do pytań, jeśli można prosić, dojdziemy w tej części zarezerwowanej na pytania, tam mamy czas do godziny 17, jestem do państwa dyspozycji. Więc zwróćcie uwagę, drodzy państwo, że ten nasz Bank Narodowy Polski jest bardziej chyba jednak z nazwy tym bankiem, mimo tego, że faktycznie jak zbadasz dokumenty, a badaliśmy to z kolegami, bo spodziewaliśmy się troszeczkę innych rzeczy, przegrzebaliśmy te dokumenty założycielskie Narodowego Banku Polskiego, szukaliśmy tam, a tam się okazuje, że to nie tam był pies pogrzebany, tylko w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która uległa zmianie w 1997 roku. Szukaliśmy w złym miejscu. Problem na tym się nie kończy, dlatego że na dzień dzisiejszy, będąc członkiem Unii Europejskiej, mamy instytucje nadrzędne. To już państwo wiecie, że podpisaliśmy pewien dokument i teraz to nie jest tak, że my jesteśmy sobie dla siebie samych jesteśmy prawem. Nie, są instytucje nadrzędne, które decydują o wielu rzeczach. Między innymi pojawia się kwestia Europejskiego Banku Centralnego. Nie będę na ten temat się zbyt dużo rozgadywał, ale powiem wam tylko jedno, że od paru lat próbujemy się naprawdę dowiedzieć, kto jest właścicielem Europejskiego Banku Centralnego i nie mamy zielonego pojęcia. Nie wiemy, kto jest jego właścicielem. Jeżeli ty chcesz dokonać swoich prywatnych badań, to nie chodzi mi o to, żebyś mi odkrył, które banki są jego właścicielem. Tylko chodzi, kto jest właścicielem tamtych banków. Bo tam są różne banki właścicielem tamtych banków, a mnie interesuje, kto jest właścicielem tamtych banków, które są właścicielem tamtych banków, które są właścicielem Europejskiego Banku Centralnego. Nie umiemy dojść, kto jest właścicielem Europejskiego Banku Centralnego. Oprócz takiej instytucji jak Europejski Bank Centralny, oczywiście są jeszcze większe instytucje, na przykład Międzynarodowy Fundusz Monetarny. Żeby w pełni zrozumieć działalność tej instytucji, zachęcam państwa do lektury innej pozycji autorstwa Johna Perkinsa. Jest ona dostępna na naszym rynku. Jak widzicie, dokładnie tak wygląda okładka. Hitman, wyznania ekonomisty od brudnej roboty. A któż to był ten John Perkins? No to już nie jest taki byle kto, z nie wiadomo kąd. Otóż John Perkins jest uznanym ekonomistą, słuchajcie, który świadczył usługi swoje doradcze dla rządu amerykańskiego, dla rządu w Arabii, dla Emiratów, etc., etc. I ten człowiek był wynajmowany do tego, żeby te kraje zadłużać w tak permanentny sposób, żeby nigdy nie były się w stanie podnieść z długu. Książka jest dostępna na polskim rynku. Zapraszam do lektury, wspomnienia, fakty, dokumenty. Warto po nią sięgnąć. Ale kto jest nad Międzynarodowym Funduszem Monetarnym?
Oczywiście bank banków, słuchajcie. Bank ostatniej instancji. I tu znowu, po pierwsze, system rezerwy federalnej, który jest emitentem dolara, który to dolar z kolei jest globalną walutą dzisiaj. Globalną walutą jest. No, wszędzie jest wymienialny dolar. System rezerwy federalnej nie jest państwową instytucją, dla niektórych to może być nowość. Założony w 1913 roku, podstępnie przepchany przez amerykański kongres, prywatna instytucja, 11 rodzin bankierskich, które tam wtedy zakładały. Lista z tych, którzy zakładali w 1913 roku, znana jest. Dzisiejsza kwestia własności Fedu jest jedną z pilniej strzeżonych tajemnic. Nie wiemy, dzisiaj nie wiemy. Który przejął prawo gwarantowane przez konstytucję narodowi amerykańskiemu, prawo do emisji własnych pieniędzy. Prawo do emisji własnej waluty. To rząd posiadał to prawo, rząd demokratycznie wybrany przez naród, który wybierał swoich reprezentantów. 1913 rok, zagarnięto to prawo, a pokaźnych rozmiarów opracowanie finansowe potwór z Jekyll Island, które się pojawiło również w Polsce autorstwa Griffina, które w każdym elemencie opisuje szczegóły, detale, nawiązuje do dokumentów, opisuje to, co się wtedy stało. Efekt jest tego taki, że mamy do czynienia z prywatną instytucją globalną, która jutro może wydrukować dla siebie samej 10 bilionów dolarów, przyjechać do naszego narodowego banku, ale ponieważ nasza waluta jest wymienialna, wymienić ją sobie na złotówki i kupić, co chce. I kupić, co chce. Zwróćcie Państwo uwagę, że tak to wygląda. Więc jeżeli miałbym Państwu powiedzieć, zamykając tą część prezentacji, bo musimy zrobić dosłownie minutową przerwę techniczną, to ja osobiście uważam, że jesteśmy w kryzysie i to bardzo poważnym. W bardzo poważnym kryzysie. Dalej za minutkę. Dziękuję. I teraz zamykając dyskusję z części pierwszej, ja myślę, że tutaj na sali na pewno znalazł się ktoś, dla kogo te szokujące informacje, które tutaj Państwu podałem, no wydają się naprawdę szokujące, ale ja się zdążyłem już do tego przyzwyczaić. Przede wszystkim na pociechę dla siebie samego mam taką mądrość, która mówi o tym, że prawda, standardowo szokująca prawda, przechodzi zazwyczaj przez trzy etapy. Etap pierwszy to jest potężne zaprzeczenie. To jest negacja, absolutnie. Etap drugi to jest wyśmiewanie, ignorowanie, wyśmiewanie, interpretowanie tej prawdy. Ale okazuje się, że etapem trzecim jest etap akceptacji. Tak jest. I im prędzej Państwo osiągniecie po te pozycje, które tutaj Państwu przedstawiłem, dokonacie swoich własnych badań, swojej własnej interpretacji, tym prędzej te trzy etapy dotyczące tej dramatycznej wręcz wiedzy, okropnej wiedzy, mogą przed Państwem ukazać swoje własne oblicze dla Was. Natomiast ja nie jestem jedyny. Nie jestem jedyny, który ośmiela się o tych rzeczach mówić, bo jedna z osób, której przytaczam teraz wypowiedź, jest osobą specjalną. Ale cóż on powiedział? On powiedział tak, że pieniądz stworzony jest, kiedy banki go wypożyczają, kiedy bank udziela Ci kredytu hipotecznego w wysokości 100 tysięcy dolarów, kreuje jedynie kwotę kapitałową, którą wydasz i która później krąży w gospodarce. Bank jednak oczekuje, że przez następnych 20 lat zwrócisz 200 tysięcy, ale sam nie kreuje dodatkowej kwoty 100 tysięcy dolarów, to znaczy odsetek. Przeciwnie, wysyła Cię w trudny świat, abyś walczył z wszystkimi i wrócił z tą kwotą. Ciekawe spostrzeżenie. Nie byle kogo, bo ten sam człowiek powiedział jeszcze następującą rzecz, że bylibyśmy w stanie wyprodukować więcej niż wystarczającą ilość jedzenia, aby wykarmić cały świat. I na pewno istnieje wystarczająco dużo pracy do zatrudnienia wszystkich na świecie, ale nie starczyłoby pieniędzy, aby za to wszystko zapłacić. No i można by się tutaj spodziewać, że autorem tych słów jednych i drugich jest ktoś
z podobnej półki jak ja, szalony, alternatywny jakiś myśliciel, ale tu Państwa zaskoczę. Otóż to jest pan profesor Bernard Litter. Teraz nie wszyscy wiedzą, kto to jest pan profesor Bernard Litter. Otóż to jest człowiek, który był dyrektorem zespołu wdrażającego EQI. EQI to była totalnie wirtualna waluta przez 4 lata, dopóki w 5 roku nie zamieniono jej na euro. Więc mówimy tutaj o słowach wypowiedzianych przez ojca euro, który jest profesorem czynnym zawodowo, jest ekonomistą i to on, jako jeden z wielu, ośmiela się podważać istniejący system monetarny. Przyjrzyjmy się zagadnieniu odsetek. Przyjrzyjmy się tym słowom, które powiedziałem, powtarzając pana profesora jako pierwsze, że prawdziwy dramat systemu pieniądza pojawia się wtedy, jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że na rynek wpada tylko kwota kapitałowa tego, co pożyczasz. Natomiast wszystko to, co jest dopisane jako odsetki i jako roszczenie, nigdy nie jest tworzone. Nigdy. Nigdy. Jeszcze lepiej. Pochylmy się chwilę nad tym problemem. Wyobraźcie sobie Państwo dowolny kraj, który nie ma pieniędzy, w którym funkcjonuje gospodarka na bazie najbardziej prymitywnego narzędzia, które ludzkość kiedyś sobie tam wymyśliła, po prostu barterowo się wymieniamy. Ty masz krowę, ja mam zboże, ktoś ma siekierę, ten ma łopatę i tak dalej. Nie mamy pieniędzy. Pieniądz kruszcowy jest rzadki, ludzie najczęściej go chowają do materaca na te cięższe dni. I nagle pojawia się system pieniądza tego fiduracyjnego, tego pustego pieniądza, tego na banknotach drukowanego i pojawia się instytucja, która ten pieniądz emituje i wprowadza. Załóżmy, że wprowadza do tego kraju sumaryczną kwotę 500 zł. Niemniej jednak z każdym z pożyczkobiorców zawarta jest umowa, która mówi o tym, że pożyczam ci 100 zł, ale chcę po roku, żebyś mi zwrócił 110 zł. Bo 10% to jest ten odsetek, który ja chcę, żebyś mi zapłacił. To zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli rok minie, to te wyliczenia wyglądają tak. Kwota kapitałowa sumaryczna, która weszła, to jest 500. Jeżeli dodasz do tego 10%, to chcesz 550, tylko nikt nigdy nie wyemitował tych 50, które ma wrócić jako odsetek z rynku. Na rynku jest dalej 500 zł. Dalej 500 zł, ale żądanie jest na 550. To jest na przykładzie oczywiście 10-procentowego wskaźnika odsetek, a co jeśli ten wskaźnik odsetek jest na przykład 36%, jak na każdej karcie kredytowej. A co jeżeli jest to wskaźnik, powiedzmy tam 18, 17, może 19, bardzo częsty w ostatnich latach w Polsce przy kredytach hipotecznych. To policzcie sobie, a łatwo to policzyć, ponieważ można sięgnąć do danych oficjalnych, statystycznych, ile weszło pieniądza na rynek w formie pożyczek, jaki to był wolumen kapitałowy, a ile ma wrócić. Ale nikt nie tworzy tych pieniędzy, które mają wrócić jako odsetek. W związku z powyższym tworzy się mechanizm pieniądza zadłużeniowego, który przez współczesnych ekonomistów określany jest jako zabobony jakieś tam ekonomiczne, bo oni się odwołują do tego, że Biblia zabrania jakiegokolwiek odsetka. Zaczęło się od Jezusowego kazania na górze. Zabrania się jakiegokolwiek odsetka, że Koran zabrania odsetka, że Tora zabrania odsetka. I oni pewnie wszyscy w tych świętych księgach zwariowali, bo to jest jakiś zabobon ekonomiczny i to nowoczesna ekonomia to widzi po swojemu. No sęk w tym, że nowoczesna ekonomia widzi to po swojemu właśnie tak, jak Państwo widzicie. Ilość pieniędzy w obiegu jest zawsze mniejsza niż suma należności, które należałoby spłacić, kwotę kapitałową wraz z odsetkami. W związku z powyższym ludzie nie są w stanie wywiązać się z zobowiązań, które powzięli. W związku z powyższym zadłużają się na nowo. No i oczywiście nowoczesna myśl ekonomiczna
doszła już do tego po prostu fantastycznego poziomu rozwoju, że tłumaczy to w taki sposób, że to jest normalne. To jest normalne. To jest normalne. To się nazywa, nawet mają specjalną, słuchajcie, ukutą nazwę. To się nazywa rolowanie długów. Jak tam przeczytacie te periodyki ekonomiczne, to to jest normalny proces. Dla kogo on jest normalny? No dla kogo on jest normalny? To jest podstawowe pytanie. Dla kogo on jest normalny? Cała współczesna nauka ekonomii, którą już nie jeden z autorytetów ekonomicznych podważa, podważał i podważa, jest oparta o mechanizm pieniądza odsetkowego, który jest mechanizmem pieniądza, słuchajcie, który ma wbudowany błąd w środku. Bo zawsze suma odsetek, której się żąda od pożyczkodawców, nie była po prostu, jest nieosiągalną kwotą. Nieosiągalną kwotą i nie ma na rynku. Będziesz musiał komuś zabrać, ty się możesz wywiązać, ale on się nie wywiąże. Nie ma możliwości, żeby całe społeczeństwo się spokojnie rozwijało przy takim mechanizmie pieniądza. I to jest problem numer jeden, o którym wspominają trzy święte księgi, trzech największych religii na świecie. To jest problem numer jeden, który był niejednokrotnie poruszany przez Tomasza, świętego Tomasza z Akwinu. To jest problem podnoszony przez wielu ekonomistów, słuchajcie, na świecie. Nawet Keynes, który jest uznany jako ojciec tej nowoczesnej ekonomii, w swego czasu proponował zerowe stawki procentowe w swoich dziełach. Proponował zero. Zero odsetek. Nie ma odsetek. Pieniądz jest informacją. Pieniądz ma obsłużyć transakcje na rynku. A nie tak, jak to ma miejsce na dzień dzisiejszy, pieniądz towarem sam w sobie. Pieniądz miał być tylko tym najcudowniejszym, słuchajcie, wynalazkiem ludzkości, który przestał zmuszać tą ludzkość do tej gospodarki niewygodnej, tej barterowej, słuchajcie, tej wymiennej. Miał być tym wynalazkiem, który miał umożliwić rozwój ludzkości. I były okresy, słuchajcie, kiedy tenże pieniądz właśnie, jako fantastyczne pośrednie medium wymiany, spełnił swoją rolę w 100%. Historia Fenicjan, bo się ich obwinia za wynalezienie tych pieniędzy. No tak, ale oni wynaleźli papierowe pieniądze, tylko że one nie były oprocentowane. Mało tego, one były negatywnie oprocentowane, bo miały pełne pokrycie w pszenicy magazynowanej w spichlerzach faraona. Dostawałeś kwit depozytowy, który po prostu spontanicznie stał się środkiem płatności, wymiany na bazarach. Były okresy, słuchajcie, w średniowiecznej Europie, okresy biskupów weimarskich. 300 lat dobrobytu na terenie dzisiejszych Niemiec. Największy rozwój kultury i sztuki, bo pieniądze biskupów weimarskich, brak teaty, były negatywnie oprocentowane. Nie opłacało się ich odsypywać do Materaca, bo one co roku były wymieniane i traciłeś wartość kruszcową około 10%. Więc ludzie je wydawali, ale bogactwo budowano w majątku realnym. Realnym. Budowano domy, budowano kościoły, zwiększano produkcję, było miejsce na rozwój, na rzemiosło, na wszystko. 300 lat, słuchajcie, 300 lat. Dziwnym zbiegiem okoliczności, kiedy zakończyła się era brakteatów, bo zastąpiono je wiecznym fenigiem oprocentowanym już dodatnio, to jest dokładnie ten sam okres na mapie Europy, kiedy zaczęto znane wam polowania na czarownice i było masa niepokoju i biedy przede wszystkim było. Masę biedy. Więc kwestia pieniądza i jego odsetkowości w dzisiejszych czasach, słuchajcie, jest całkowicie przez tych mainstreamowych adwokatów diabła, jak ich nazywam, pomijana. Kwitowana jest ekonomicznym zabobonem, tak się to określa dokładnie. Natomiast nikt dzisiaj nie odpowie wam, skąd się mają wziąć gdzieś w jakiejś gospodarce te pieniądze, które mają być zapłacone jako odsetki. Nie, masz wyjść, bić się z innymi, niech wygra silniejszy. Nie ma to nic wspólnego z rozwojem cywilizacji, wręcz odwrotnie. Tu już głosy są dość jasne, że to jest zubożenie cywilizacji. Masz przynieść i koniec. Masz przynieść i koniec. To sprawia, że na znaczek znany wam skądinąd teraz Polska, no może mógłby wyglądać tak, jak szklanka, z której ktoś po prostu wypije krew. I ja bym pod tym obrazkiem się sam zresztą podpisał, bo tak mi to właśnie dzisiaj wygląda, jak się przyjrzę niektórym rzeczom w zupełnie inny sposób niż,
niż panowie mainstreamowi ekonomiści i trochę inaczej widzimy obraz gospodarczy naszego kraju. Ale zanim Państwu opowiem o alternatywach, bardzo ważnym elementem jest zrozumienie dwóch rodzajów kryzysu. To zdjęcie, które Państwo widzicie, to jest Japonia pod tsunami. To jest kryzys realny. Jak walnie meteoryt, taki jak w Czelabińsku, gdzie nie walnął w miasto, tylko gdzieś spadł obok, ale 300 tysięcy domów w sumie zostało w tamtym regionie uszkodzone, to jest realny kryzys. Jeżeli przychodzą gradobicia, potężne zmiany klimatyczne, które dewastują po prostu całe miasta, to jest realny kryzys, bo całe dobro realne zostało zniszczone, obrócone w perzynę. To jest kryzys realny. I na tle realnego kryzysu kryzys ekonomiczny wygląda zgoła inaczej. Zwróćcie Państwo uwagę, że w kryzysach ekonomicznych nie spadł żaden meteoryt, nie walnęło żadne tsunami, nie wydarzyła się żadna inna katastrofa. Wręcz odwrotnie, wszystko jest, nie ma tylko pieniędzy. Tylko pieniądze znikają w ramach kryzysów finansowych. I gdyby ktoś z Państwa sięgnął po historię tego kryzysu z 1929 roku, jego przebieg był, cóż za zbieg okoliczności, bardzo podobny do tego przebiegu kryzysu tego teraz, tego, który się dopiero rozwija. Wielka nadpodaż pieniądza, wielka mnogość taniego pieniądza przed 29 rokiem i nagle w 29 roku Fed, odpowiedzialny za emisję pieniądza na rynku amerykańskim, ucina całkowicie money supply, czyli dostarczanie pieniądza. Nie ma akcji kredytowych, nie dostaniesz kredytu oddawać. I co się stało? Wszystko się załamało. Ale na początku, na samym początku, słuchajcie, te pierwsze parę lat wszystko było, tylko ludzie nie mieli sobie czym zapłacić. Nie mieli sobie czym zapłacić. W następnych latach oczywiście doszło do skutków daleko bardziej niekorzystnych, dlatego że jeżeli zamkniesz jakiś zakład pracy, zlikwidujesz ten zakład pracy, to ciężko jest później to wszystko uruchomić. Dużo dłużej zajmuje czas uruchamiania po prostu, jeżeli już raz coś zamkniemy. Te miejsca pracy po prostu giną. Bo pracowało gdzieś tam, ja wam dam taki przykład, na Ursusie w Polsce pracowało 5 tysięcy ludzi. Ale wyrzuciliśmy Ursus, jak zresztą parę innych zakładów, jako ostoję zeszłego systemu. No nie wiem dlaczego, dlatego że Ursus był sprzedawany w 120 krajach. Mało tego, są kraje, gdzie Ursusy do dzisiaj jeżdżą. Technologicznie proste rozwiązania, niezawodne, i do dzisiaj te traktory tam jeżdżą. No ale jakbyśmy dzisiaj chcieli wybudować taką fabrykę, ileż siły, nakładu, pieniędzy, ileż wysiłku całego narodu musielibyśmy włożyć, żeby taki zakład odbudować, żeby stworzyć ten rynek raz jeszcze. A kryzysy finansowe mają to do siebie, że niszczą gospodarki w ten sposób, że przede wszystkim doprowadzają do potężnego bezrobocia. I to jest różnica wielka między kryzysem realnym a kryzysem finansowym. Ten finansowy przez pierwsze lata, on nie niszczy żadnego realnego dobra. Natomiast to, co zostało zauważone przez wielu badaczy historii ekonomicznej świata, to, że w kryzysach finansowych majątek realny nie ginie, on tylko zmienia właściciela. On tylko zmienia właściciela, drodzy Państwo. I teraz, kiedy rozumiemy już różnicę między kryzysem realnym a kryzysem finansowym, będzie nam łatwiej zrozumieć, słuchajcie, historię taką przykładową, która rozpoczęła się w Austrii w 1933 roku w małym miasteczku Worg, gdzie burmistrz niejaki Michael Unterguggenberger, przerażony sytuacją swojego małego miasta, gdzie wszystko podupada. Górnicy nie mają pieniędzy, bo kopalnia nie może sprzedać węgla. Górnicy, którzy już nie dostają jedzenia w lokalnych sklepikach na zeszyt, bo już te zeszyty są tak długie, że już nie ma gdzie wpisywać, bo tyle mają długów. Rzemiosło, które podupada, bo nikt nic w tym rzemiośle nie kupuje. Rolnicy, którzy po prostu nie wiedzą, co zrobić z płodami rolnymi, bo płody rolne, czy na przykład produkcja rolna ma to do siebie, że no często nie notuje tego, że jest kryzys finansowy. Jak ziemniaki miały urosnąć, to urosły. Krowy, jak miały dać mleko, to dały mleko.
I w 1933 roku burmistrz zauważył, że no po prostu wszystko jest, tylko nie ma sobie czym płacić. Sięgnął po, to jest właśnie pan burmistrz, sięgnął po pozycję, słuchajcie, niejakiego Silvio Gesla, wybitnego biznesmena, ekonomisty, podróżnika, który już w 1920 roku popełnił publikację, która się nazywa Naturalny Porządek Ekonomiczny, w której opisał, że pieniądze odsetkowe są tym, czym jest rak dla organizmu i będą toczyć niejedną gospodarkę. Proponując oczywiście na bazie i przesłań z tych świętych ksiąg oraz z wielu myślicieli, bo o nieodsetkowych pieniądzach, słuchajcie, mówili wszyscy ważniejsi myśliciele. Plato, Cyceron, można poszukać. Na temat ekonomii się wypowiadali. Już o Jezusie i kazaniu na górze nie wspomnę. Sięgnął po to dzieło, zastosował się do tych porad, które były w nim zawarte i ustanowił alternatywny, równoległy do istniejącego system pieniężny. Przedyskutował to z Radą Miasta, przedyskutował to z sklepikarzami, przedyskutował to z właścicielem kopalni i wprowadzono, słuchajcie, te widoczne tutaj na zdjęciu papierowe kwity, które były substytutem pieniądza. Akurat widzicie na obrazku jeden szyling i co ważne, nadał im tą specyficzną cechę. Nadał im cechę demurażu, czyli ujemnego oprocentowania. Jeżeli wszedłeś w posiadanie takiego kwitu, one były jedynki, dwójki i piątki, takie były wyemitowane. Jeżeli wszedłeś w posiadanie takiego kwitu, to on był ważny do końca miesiąca. Jeżeli nie poszedłeś do kasy miejskiej i na tych tutaj z prawej strony polach nie opłaciłeś 1% opłaty transakcyjnej, takiej, która dawała ważność tego kwitu, to w następnym miesiącu tego kwitu nikt nie chciał, bo wiedział o tym, że musiałby iść do miasta i musiałby opłacić tam jakąś tą opłatę za używanie tego pieniądza. To z kolei, słuchajcie, spowodowało coś, co nazwano później, przez historycy nazwali to cudem Wörgl. Cudem jest 1933 rok. Szaleje bezrobocie w Europie. Zwiększa się w przeciągu dosłownie pół roku o parę następnych punktów procentowych w całej Europie, a w miasteczku Wörgl, które ma 4000 mieszkańców, słuchajcie, ma miejsce ekonomiczny cud. Ma miejsce ekonomiczny cud. Okazuje się, że z emisji tychże pieniędzy burmistrz rozpoczął remont szkoły. Wyremontowano całą szkołę. Wybudowano most. Wybudowano skocznię narciarską. No nie jest to, skocznia narciarska nie jest potrzebem, most może być potrzebą takiej pierwszego rzędu, no bo trzeba jakoś jeździć przez tą rzekę, prawda? Ale skocznia już nie. Ale on miał pieniądze. A skąd były te pieniądze? Emisja była bardzo mała, to było kilkanaście tysięcy szylingów. To nie była wielka emisja. Otóż słuchajcie, kiedy burmistrz zapłacił kopalni za węgiel tymi właśnie pieniędzmi z demurażem, to właściciel kopalni natychmiast wypłacił te pieniądze górnikom. Górnicy natychmiast poszli do sklepów i regulowali swoje zobowiązania wśród sklepikarzy. Sklepikarze natychmiast zaczęli regulować swoje zobowiązania względem rolników, bo wiedzieli o tym, że tych pieniędzy no, trzymać się nie opłaca, bo jeżeli będą trzymać je w szufladzie, to one będą tracić na wartości. I wiedzieli o tym. Wiedzieli o tym. Rolnicy ruszyli z tymi samymi pieniędzmi, słuchajcie, do rzemieślników. Rzemieślnicy i rolnicy też. Jak zobaczyli, że pieniędzy jest troszeczkę więcej w obrocie, to ponieważ parę lat wcześniej, no, chroniąc swoje własne rodziny, zwalniali osoby, pracowników, których mieli, no, żeby samemu stanąć za ladą. Kupiec sam stanął za ladą, rzemieślnik pozbył się jakiegoś tam pomocnika, sam zaczął coś robić. Rolnik, nie, chroniąc swoją rodzinę, przestał najmować parobków. Zaczęli z powrotem tych ludzi zatrudniać, dając im pracę. Też płacili im w tych pieniądzach. Szylingi te państwowe ciągle były w obiegu, ale ich była tak niewielka ilość, że nie wystarczało po prostu na nic. I zaczął się, słuchajcie, ten lokalny obrót pieniądza,
przyspieszony poprzez demuraż, bo nikt nie chciał płacić tych opłat, a wiadomo, że pierwszego dnia miesiąca trzeba było wejść do kasy gminnej i zapłacić po prostu ten 1% podatek tak zwany, to te pieniądze natychmiast krążyły. W ciągu pół roku WORK zlikwidowano bezrobocie praktycznie do zera. Jak ludzie się już najedli, jak ludzie już nakupowali tych rzeczy, które mieli kupić i pieniądze dalej płynęły, to okazało się, że ludzie zaczęli remontować domy. No jak remontujesz dom, to potrzebujesz kogoś, żeby ci go wymalował albo wymurował. Rzemieślnicy, słuchajcie, którzy w pewnym momencie było tyle pracy, to już to, że zatrudniali po prostu coraz więcej ludzi, co znowu było tym plusem, bo likwidowało bezrobocie. Ktoś kiedyś powiedział, że podobnie jak za czasów biskupów weimarskich, oni tam niektórzy tylko 4 dni w tygodniu pracowali, bo nie chcieli więcej, bo chcieli sobie odpocząć i tam dawali ludziom pracę, a oni sobie odpoczywali. No cud, no słuchajcie, cud i to cud, który nie był nieznanym cudem wtedy. Otóż okazuje się, że społeczność niezwykle entuzjastycznie przyjęła ten projekt. Fakty ekonomiczne w postaci nowych inwestycji, spadku bezrobocia, uwaga, zwiększonych wpływów podatkowych były bezsprzeczne. Efekt był tego taki, że 173 miasta przygotowywały się na terenie Niemiec, Szwajcarii, Austrii do wprowadzenia swoich własnych projektów wolnych pieniędzy, po niemiecku Freigeld. Niestety w 1933 roku Bank Austrii się poczuł zagrożony. Choć dobrym byłoby pytanie, a w czym on się tak poczuł zagrożony? Czy mu ktoś coś chciał zabrać? Nie, nie, nikt mu nikt nie chciał zabrać, natomiast zagrożenie przez bank zostało było odczytane w jasny sposób. Oni tracą monopol na pieniądze, oni tracą w zasadzie swój głos rządzący krajem. Bo to jest taka sama sytuacja jak dzisiaj, słuchajcie. Jak myślicie, że nami rządzą nasi politycy, to jesteście w wielkim błędzie. Rządzi kapitał. Rządzą wierzyciele. Rządzą ci, którym jesteśmy winni tak dużą ilość pieniądza, której nie jesteśmy w stanie nawet oddać. I nikt tego tematu nie dotyka, bo mógłby się jeszcze utopić w tym temacie. Ale pieniędzy, które jesteśmy dłużni jako kraj, nie da się oddać w żaden sposób. Bank Austrii, notabene wykorzystujący właśnie dochodzących do władzy nazistów, wykorzystuje i cały projekt zostaje zamknięty. Calutki projekt zostaje zamknięty. Freigeld nie są już legalne. Freigeld są zakazane. Nie wolno ich używać. Nie wymienia się ich. Koniec. 4 miesiące i WORK się zamieniło z powrotem w taką samą ruinę jak reszta Europy. 4 miesiące. 4 miesiące. Bezrobocie, przestępczość, problemy społeczne z powrotem wróciły do miasteczka WORK. Michaela Unterguggenbergera postawiono przed Trybunał Konstytucyjny za naruszenie praw emisyjnych Banku Narodowego, za wejście w te prawa. Gdyby nie ludność tego małego miasteczka i gdyby to było średniowiecze, to pewnie by go chcieli spalić na stosie. No ale jakoś tam się wybronili. Natomiast sam projekt został zamknięty i tyle. I nie byłoby w tej historii, słuchajcie, nic fantastycznego, gdyby nie to, że życie nie znosi próżni. Kryzys finansowy trwał dalej i zaczęły się bardzo szeroko projekty innych lokalnych, alternatywnych pieniędzy. To jest pomnik akurat pana Michaela Unterguggenbergera. Notabene on stoi na placu przed Instytutem Lokalnych Pieniędzy, który jest właśnie w WORK ustanowiony. Można jechać, można całą tą historię samemu prześledzić, jeszcze więcej informacji zebrać, bo ja tutaj jestem tylko po to, żeby wam pokazać, że takie eksperymenty były, natomiast poszerzać wiedzę będziecie musieli państwo już samodzielnie, ale nawet w stronę mają w internecie, bez problemu znajdziecie. W 1933 roku, w tym samym czasie, słuchajcie, kiedy sądzono przed Trybunałem Konstytucyjnym tego dzielnego burmistrza, który po prostu nie mógł przeżyć tego dramatu ekonomicznego, który się dział w jego własnym mieście, 16 kupców w Bazylei mówi, ale musimy coś z tym zrobić.
zawiązują organizację, która się nazywa WIR, po niemiecku WIA, co oznacza my lub nasze. I słuchajcie, wprowadza nie już papierowy substytut pieniądza, tylko wprowadzają substytut pieniądza jako zapis na kontach. O, Hans ma konto i jakiś tam Jürgen ma konto. Jak Hans dał Jürgenowi 10 franków szwajcarskich, to po prostu zapisujemy to na koncie. Na tym koncie pisujemy minus 10, a tam plus 10. Ponieważ jest to 16 kupców, nie ma mowy o płaceniu żadnych podatków. Jeden z zarzutów, który postawiono burmistrzowi, to było to, że on lokalne podatki przyjmował w tych właśnie szylingach z Werk. To mu postawiono jako podatki lokalne przyjmował w szylingach Werk. No bo ludzie i tak nie mieli innych pieniędzy. No więc płacili mu tymi kwitami, które on jako burmistrz, jako gmina emitowali. W Szwajcarii, nie chcąc się pakować w tego typu problemy, WIR po pierwsze wprowadza zapis księgowy i na początku to faktycznie wyglądało jak zeszyt, ołówek i był jeden księgowy, jak ktoś coś komuś sprzedawał, to się obydwaj zgłaszali, sprzedałeś tak, kupiłeś tak, za ile, za 10, dobra. I zapisywali to na tych kontach. W ciągu pierwszego roku, to jest 1933, oficjalnie się mówi o 1934 roku, że zaczęli tak naprawdę działać jako organizacja, słuchajcie, w ciągu jednego roku jest 1000 biznesowych klientów. Dlatego, że sklepikarze, rzemieślnicy, usługodawcy, oni są dla siebie i klientami, i dostawcami. Jeżeli ja jestem malarzem, to potrzebuję coś ze sklepu z jedzeniem, tamten potrzebuje od szewca, no potrzebujemy. Więc zaczęli tworzyć organizację, która rozrastała się bardzo szybko, bardzo, bardzo szybko. Oczywiście na początku była to całkowicie wolontaryjna akcja, nie pobierano żadnych prowizji za prowadzenie tych kont, ale kiedy sytuacja zaczęła się rozrastać, wprowadzano jakieś opłaty, żeby się cały system utrzymał, bo de facto oni zaczęli dla siebie tworzyć alternatywny system ekonomiczny, ale nie wchodząc w żaden konflikt z prawem, bo przecież nie było emisji żadnego pieniądza. Był zapis księgowy na kontach. W 2004 roku, duży przeskok w historii tej organizacji zrobiłem, ale nie mamy czasu, ja muszę to Państwu skracać niektóre rzeczy. W grudniu 2004 roku organizacja WIR skupiająca 83 tysiące szwajcarskich przedsiębiorców zarejestrowała się jako bank. Jako bank. I okazuje się, jest, to możecie sobie sprawdzić, w 2004 roku w grudniu, że jedyny standard na świecie, ISO 42.17, pokazuje coś dziwnego. No, w pozycji Polska pokazuje tylko PLN. Tak jak sobie sprawdzicie, to zobaczycie, że tam tylko figuruje PLN. Ale jeżeli zjedziecie do Szwajcarii, to oprócz szwajcarskiego franka o kodzie CHF znajduje się WIR frank o kodzie CHW, a kuriozum dla wszystkich w Europie ekonomistów niech będzie to. Wirowe euro. Szwajcaria nie jest zainteresowana unią monetarną, nie jest zainteresowana wymianą waluty na jakieś tam euro emitowane przez nie wiadomo kogo. Zrobili sobie swoje własne euro. ISO 42.17, tabela istniejących walut na świecie. Jeszcze niedawno tam było to publikowane, chociaż czasami te informacje po prostu pojawiają się i znikają. Szwajcaria, drodzy Państwo, ma trzy własne waluty. I teraz ci z Państwa, którzy są z zacięciem ekonomicznym, jeżeli szybko połączycie, że to jest 80 tysięcy ludzi, że to jest 80 tysięcy uczestników, ale to jest biznes, to są większe obroty na tych kontach. Jeżeli weźmiecie pod uwagę to, że ten środek jest nieoprocentowany, czyli można go pożyczyć czy oddać tyle samo, a można brać w nim kredyty. Jeżeli weźmiecie pod uwagę to, że jak ktoś ma na koncie, to nic nie dostaje, to on to raczej wydaje. Jeżeli weźmiecie pod uwagę to, że w tym układzie, no to jak oni mają możliwość zapłacenia czegoś frankiem szwajcarskim, państwowym, czy tym wirowym, to wolą wydać ten wirowy, kłania się traktat o dobrej i złej monecie Kopernika, który Gershom później zawinął ten, dla siebie ten traktat. W związku z powyższym zaczynają produkować nadpodaż franka szwajcarskiego państwowego w bankach. Nadpodaż, bo mają inną walutę na co dzień do obrotu.
Więc frank szwajcarski państwowy sobie magazynują, odkładają na te gorsze czasy w banku. Bank nie może bez końca przyjmować, więc musi coś robić i okazuje się, że frank szwajcarski jest najtańszym pieniądzem w obrocie międzybankowym, międzynarodowym. Wie o tym doskonale 700 tysięcy polskich rodzin, które pożyczyły franki szwajcarskie na zakup nieruchomości, bo było najtaniej. Było, podkreślam słowo było. Ale to są przykłady, które możecie oczywiście państwo sami badać i weryfikować. Wir, szwajcarski frank wirowy, jest lokalną walutą. Nie wymienisz go na nic. Absolutnie. Możesz przyjechać do Szwajcarii, możesz sprzedać nawet kilo złota, dostaniesz tych wirowych franków i musisz je tam na miejscu skonsumować. Nie wywieziesz ich nigdzie. Po pierwsze dlatego, że one nie istnieją fizycznie. Istnieją tylko jako zapis na koncie. Twoim rozliczeniowym koncie. Jest bezodsetkową walutą. Szwajcarom się nie opłaca pożyczać na dom czy na samochód franka szwajcarskiego, gdzie tam stopa procentowa jest na poziomie 1% od dawna. Bo po co płacić 1%, jak mogę płacić jeszcze mniej, czyli 0? Bo biorę to w tym lokalnym franku. To jest koncepcja ekonomiczna. To jest koncepcja ekonomiczna. Banki czasu. Tu i ówdzie funkcjonujące po świecie, banki czasu są rodzajem alternatywnej waluty. Bank czasu to jest taki sam model, jak ja państwu pokazałem tutaj na przykładzie Szwajcarów, tyle tylko, że jednostką walutową jest godzina czasu. Dałem komuś godzinę czasu, od kogoś innego chcę godzinę czasu. Funkcjonują gdzie nie idzie po całym świecie, aczkolwiek zawsze jest problem z wyceną godziny pracy sprzątaczki i pana adwokata. Bo pan adwokat zazwyczaj chce więcej. Ale są świetnym narzędziem, słuchajcie, w małych społecznościach, gdzie ludzie sobie w ten sposób pomagają. Ktoś jest hydraulikiem, a ktoś jest murarzem, a ktoś jest dekarzem. Jest ich trzech i oni są w stanie tym bankiem czasu, tymi godzinami rozliczać się za jakieś drobne przysługi między sobą, nie tracąc nic, a w pełni wykorzystując potencjał, który mają, nie oglądając się na brak pieniądza państwowego. Regiogeld. Niedługo 3-5 maj, kongres Regiogeldu. Kolejny. Kilkanaście inicjatyw lokalnych pieniędzy, najbardziej sławne Hemingauery, za granicą, u naszych sąsiadów, słuchajcie. Jedziesz do różnych miejscowości, gdzie działa projekt Regiogeld pod przewodnictwem pani profesor Margaret Kennedy i okazuje się, że w obiegu oprócz euro są jeszcze banknoty, niezwykle kolorowe, barwne, słuchajcie, z nazwami zbieżnymi z nazwami miejscowości. Czyli Hemingauery są właśnie tam na przykład taką jedną walutą i możesz płacić nimi w sklepach. Możesz płacić nimi w sklepach. Za naszą najbliższą granicą. IRTA, International Reciprocal Trade Association, założona 33 lata temu, stowarzyszenie skupia ponad 100 administratorów tego typu lokalnych systemów transakcyjnych. Różnie się nazywają, czasami posiadają dziwne nazwy własne, a czasami się nazywają Barter Bank, a czasami się nazywają Business Exchange. Nieważne, wszędzie tam macie państwo, najczęściej na rynku amerykańskim, instytucję barterowego dolara, który nie istnieje fizycznie, jest tylko zapisem na kontach rozliczeniowych uczestników tych systemów. Mówi się o ponad 400 tysiącach podmiotów korzystających na rynku amerykańskim z tych alternatywnych pieniędzy. Mało tego, w 1982 roku IRS, czyli Urząd Skarbowy Amerykański, całkowicie zaakceptował istnienie tego typu alternatywnej waluty, ponieważ w tym TEFRA Pact po prostu dokonano przypisów do prawa podatkowego, które mówią, że to, że ty przyjmujesz w czymś innym niż dolar amerykański zapłatę, nie ściąga z ciebie obowiązku podatkowego. Żeby to było jasne. Jak zarobiłeś 100 tysięcy tych tam alternatywnych dolarów, nie szkodzi, to jest twój przychód. Podatki musisz płacić. W Szwajcarii niestety też tak jest. W Regiogelcie też tak jest. Urzędy skarbowe wydają stosowne oświadczenia, żeby być w zgodzie z lokalnym prawem podatkowym. Te rzeczy się dzieją. Jeżeli wejdziecie na stronę IRTY, zobaczycie mapę takich systemów. Oczywiście o dziwo, zwróćcie państwo uwagę, że te znaczki, które oznaczają istnienie takich systemów, ta mapa nie jest najnowsza, one najczęściej dotyczą krajów mocno rozwiniętych ekonomicznie.
Przecież jak mówimy o Szwajcarii czy o rynku amerykańskim, to nie mówimy tutaj o krajach trzeciego świata, tylko mówimy o mocno rozwiniętych gospodarczo krajach, gdzie obok walut państwowych komplementarnie, alternatywnie w obiegu znajdują się inne waluty. Inne waluty. Serce Zjednoczonej Belgii. Tak nas strasznie chcą namówić do tego euro, z którego wszyscy chcą wyjść. No bo wszyscy chcą wyjść z euro, a nasi włodarze chcą po prostu w to euro wstawić, bo odmawia się nawet referendum w sprawie euro. I to jest to euro, które nie wiem przez kogo jest emitowane, to wiemy z pierwszej części. Ma taki swój system. Tam się nazywa Res Euro. Res Euro. Res Euro funkcjonuje w Belgii. To nie jest jakiś biedny kraj, słuchajcie. Funkcjonują alternatywne pieniądze. Dania. Następny przykład. Ten pan na zdjęciu, pozwoliłem sobie użyć tego przykładu przede wszystkim dlatego, że to jest były premier Danii, Harald Rasmussen. To jest pan, który promuje, zgadza się, popiera i oficjalnie, publicznie przyznaje się, że to są systemy dobre, bo wspierają lokalną przedsiębiorczość, uzupełniają braki pieniądza, tworzą nowe połączenia biznesowe, zwłaszcza w biznesie lokalnym, bo jeżeli one wszystkie te pieniądze są niewymienialne, to nie można sobie ich wziąć w kieszeń i pojechać do Urugwaju i tam coś nimi zapłacić. Nie da rady. Musisz budować połączenia lokalne, co w dobie globalizacji wydaje się działaniem kompletnie pod prąd. Ale pobudki ekonomiczne, które są dostrzegane, nawet jak widzicie tutaj przez reprezentantów narodów, są na tyle istotne, że mówi się tak, to jest mądre, logiczne i niech się to dzieje, bo to ma sens. Stąd pozwoliłem sobie użyć tego przykładu. W zasadzie ta mapa również nie jest najnowsza, ale te miejsca zaznaczone na zielono to są kraje, które dysponują innymi niż te, które obligatoryjnie znamy systemami walutowymi. Jednym lub wieloma. Jednym lub wieloma. Mówimy tu o zjawisku globalnym. Drodzy Państwo, mówimy o globalnym zjawisku, gdzie lokalne społeczności, chroniąc się przed skutkami negatywnymi kryzysów finansowych, co żeśmy sobie już jasno tłumaczyli, idzie w inicjatywy lokalnych środków transakcyjnych, różnie nazywanych. Nie zawsze znajdziecie ich, te inicjatywy pod nazwą lokalne pieniądze czy alternatywne pieniądze. Nie zawsze, różnie się nazywają, bo są nazwy same, tak zwane własne, same w sobie. I co wam powie, że w Argentynie, kiedy wybuchł kryzys, to się natychmiast po prostu wielomilionowa inicjatywa, ja mówię w ilości członków, objawiła, która się nazywa Creditos. Creditos, które pozwoliło społeczeństwu Argentyny przetrwać dramatyczny okres po 2001 roku, kiedy w zasadzie wszystkie pieniądze i waluty wymienialne z tej Argentyny wyjechały. Wyjechały i mówi o tym wspaniały dokument Many, który będę Państwu również mocno promował. Parę jeszcze migawek. To pierwsze zdjęcie z sympatycznymi osobami. To jest zeszły rok. W zeszłym roku pojawiło się na mapie świata około prawie 100 inicjatyw związanych z alternatywnymi pieniędzmi. I teraz gdzie? To pierwsze zdjęcie to jest, słuchajcie, Jamajka. No Jamajka i ta pani ubrana na różowo, to jest Portia Simpson, to jest pani premier Jamajki, która oficjalnie otwierała, pomagała otwierać inicjatywę prywatną, która się nazywa Annabel. To jest rodzaj lokalnej waluty. Z prawej widzicie Państwo drukowany, z powrotem drukowany, uwaga, Bristol Pound. Czyli mówimy tu o wyspach Wielkiej Brytanii, słuchajcie. Okazuje się, że Bristol to jest dość spore miasto portowe. Od 4 miesięcy pod potężnym poparciem burmistrza, niejakiego Fergusona, wprowadziło Bristol Pound. Substytut funta brytyjskiego, który akceptowany jest przez sklepikarzy, bardzo dobrze się rozwijają. Mamy nadzieję, że w tym roku jedni z architektów tego systemu przyjmą nasze zaproszenie na konferencję ekonomiczną w Warszawie jesienią, żeby nam mogli opowiedzieć o szczegółach technicznych, jak wprowadzono Bristol Pound. Co ważne, Bristol Pound jest dla nas momentem zwrotnym.
Dlatego, że od 1933 roku, od tego eksperymentu w Wörgl, za co postawiono tego biednego burmistrza przed Trybunał Konstytucyjny, nikt z administratorów nie odważył się, aby gdzieś były przyjmowane lokalne podatki w tym lokalnym, alternatywnym pieniądzu. Bristol Pounds możesz zapłacić lokalne podatki w gminie. Lokalne możesz zapłacić. Te państwowe nie, ale te lokalne możesz. Gmina przyjmuje je jako pełnoprawny środek płatniczy. I całkiem na dole to zdjęcie, słuchajcie, to jest też perełka, bo najgorzej z tymi inicjatywami, słuchajcie, jest na terenach wszystkich republik byłego Związku Radzieckiego. Ale to, co tam widzicie, to są tak zwane szemuriatiki i to jest Republika Baszkirii. Republika Baszkirii, całkiem tak dawno, ponieważ kryzys ich tak położył na łopatki, że nie mieli już po prostu możliwości funkcjonowania, to wprowadzili sobie własne alternatywne pieniądze, które są przyjmowane przez sklepikarzy, służą do rozliczeń między miejscową ludnością, rolnikami, etc., etc. Jest tysiące inicjatyw spod znaku alternatywnych pieniędzy jako odpowiedź na kryzys finansowy. I w 1929 roku tak się działo, był kryzys i była odpowiedź i teraz jest, drodzy Państwo, to samo. Życie nie znosi próżni, zwłaszcza w ramach kryzysów finansowych. I ludzie bronią, całe społeczności się bronią lokalnymi pieniędzmi. Lokalnymi pieniędzmi. Kończąc moje wystąpienie, myślę, że te słowa Bernarda Littera, one chyba najlepiej oddają taką myśl, którą ja bym Państwu zaproponował, żebyście zabrali ze sobą dzisiaj w to sobotnie popołudnie, że bylibyśmy w stanie wyprodukować więcej niż wystarczającą ilość jedzenia, aby wykarmić cały świat. I na pewno istnieje wystarczająco dużo pracy do zatrudnienia wszystkich na świecie, ale nie starczyłoby pieniędzy, aby za to wszystko zapłacić. Moje przesłanie do Was brzmi, ale dlaczego? Skoro świat jest pełen przykładów, gdzie społeczności tworzą swoje lokalne pieniądze w oderwaniu od rządów, niezależnie od rządów, ale z drugiej strony nie łamiąc absolutnie żadnych obecnych przepisów prawa. Te wszystkie inicjatywy, które Państwu tutaj pokazałem wycinkowo, no bo jest ich tysiące w tej chwili, to są w pełni legalne przedsięwzięcia, które tworzą alternatywę. Bo jak nie ma tej alternatywy, no to jest bida. Jest bida z nędzą, nie ma pieniądza, koniec, świat się zawalił dla niektórych, stresów więcej, zawałów więcej, samobójstw więcej. Nie musi tak być. Nie musi tak być. A wojna o wolne pieniądze trwa i to już do Państwa zależy, po której staniecie stronie. Bardzo Państwu dziękuję. Chciałem zapytać o inicjatywę Wymiennik.org w Polsce występuje, jest na stronie www.wymiennik.org. Co Pan sądzi? No, jest to inicjatywa na tyle, na ile ja ją znam, nie śledziłem jej ostatnio bardzo szczegółowo, która jest tak zwaną inicjatywą C2C, czyli C2C. To jest dość ważne, bo wśród tych inicjatyw takich alternatywnych pieniędzy jest też parę modeli różnych, co najmniej pięć głównych jest. I to są bardzo fajne inicjatywy, bo pozwalają ludziom zagospodarować po prostu potencjał, który mają. Oni reprezentują akurat ten model taki C2C. Tak, działają, wiem, że działają i mam nadzieję, że tam rosną. I tam podatki też muszą kontrahenci nie, płacić? Nie, nikt nie pozwoli im zapłacić w Polsce ani jednego grosika jakąś innym, czymś innym niż pieniądzem państwowym. Nie pozwolą. Ten przykład z Bristolu, który ja Państwu dałem, to jest naprawdę unikatowy przykład, bo pokazałem Wam przykład z Austrii z 1933 roku i to jest, tak jak podkreślałem, to jest po tych wszystkich latach dopiero pierwszy moment, gdzie w myśl wiedzy, którą posiadam, jest to nowa inicjatywa, gdzie dozwala się pobieranie, ale tylko lokalnych podatków w Bristolu. Nigdzie indziej znam całą Europę, jeżeli chodzi o tego typu alternatywne systemy i większość krajów na świecie nie ma takiej możliwości. Nie ma.
Także w Polsce też ktokolwiek coś będzie robił, podatków tą lokalną walutą alternatywną nie zapłaci. Wszystkie podatki płaci się w pieniądzu państwowym. Ja chciałem właśnie zapytać, czy oni przy wymianie muszą podatek w ogóle płacić? Jeżeli, a to już o tym mówię nie ja, ani administratorzy pieniędzy alternatywnych, tylko o tym mówią przepisy prawa podatkowego. Prawo podatkowe jest dość jasne, bo prawo podatkowe narzuca zasady obrotu gospodarczego. Czyli muszą. Muszą. I muszą. Tylko szybkie pytanie, czy banki islamskie bezodsetkowe dobrze funkcjonują? Nie mam wiedzy na ten temat. Dziękuję. Wiem, że istnieją. Wiem, że istnieją. Jest to zupełnie inaczej zbudowany system bankowy. Inne zasady tam obowiązują. Są spore różnice między systemem bankowości islamskiej a europejskim systemem takim bankowym. Ale nie mam wiedzy na ten temat. Ja mam natomiast pytanie do pana. Chodzi mi o takie pieniądze no, dla turystów. Na przykład niedawno byłem w Zakopanem, tak zwane dudki tam określają. Czy to ma cokolwiek wspólnego z tym, co pan tu przedstawił? No bo ja rozumiem, ja nie korzystałem z tego, ale ja rozumiem, że ja jako taki turysta, czyli tak zwany ceper, po prostu musiałbym wyjąć z kieszeni swoje złotówki polskie i tam jakoś wymienić. I jak to ma się właśnie do tego wykładu, który pan powiedział? Dziękuję. To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ono pomoże zainteresowanym odróżnić alternatywne pieniądze od inicjatyw, które nazywają się lokalnymi pieniędzmi. Otóż i dudki, i łebskie, i rybnickie jakieś tam były. Jest chyba 5 miejsc w Polsce, gdzie przy współpracy z lokalnymi władzami wprowadzono rodzaj monety, która no nie jest pieniądzem obiegowym w Polsce. I teraz uwaga, tu diabeł zawsze w szczegółach. Żeby ją dostać, muszę za nią położyć pieniądz narodowy, a jak mi się znudzi, to mogę ją oddać i dostanę pieniądz narodowy. Czyli to jest trochę tak jak żeton w kasynie, prawda? Wchodzimy do kasyna, wymieniamy pieniądz narodowy na żetony, idziemy do stołu, bawimy się, gramy, wygramy, przegramy, nie ma znaczenia, ale jak wychodzę, to mogę wymienić żetony z powrotem na pieniądz narodowy. Nie ma tej możliwości w większości znanych mi systemów alternatywnego pieniądza. Nie ma. Żeby dostać te pieniądze, to albo wykonuję pracę, albo coś sprzedaję, to wtedy mi ktoś płaci, to jest po pierwsze, i nie ma możliwości wymiany ich na pieniądz państwowy. Nie ma. Znam systemy, gdzie można kupić lokalne pieniądze alternatywne, na przykład z dyskontem, ale w drugą stronę ten mechanizm już nie działa. Czyli te społeczności w pewien sposób dbają o swój własny interes, bo to jest ich waluta. To jest własność wspólnotowa i oni to zrozumieli. I oni to zrozumieli. Także taka jest różnica odnośnie inicjatyw tych lokalnych, a alternatywnych pieniędzy. Lokalne inicjatywy przez miasta w Polsce, niektóre wprowadzone, około 5. Te pieniądze to są raczej żetony, bo można je wymieniać w lewo i w prawo. Co nie gwarantuje, że zostaną w tym miejscu, w którym funkcjonują. Nie gwarantuje to tego, że wypłyną prędzej czy później, że utkną gdzieś. Natomiast wszystkie alternatywne pieniądze najczęściej niewymienialne. Absolutnie. Nie da rady ich wymienić. Tylko elementy, ale na nieszczęście ja sam widziałem te notki prasowe, nawet w internecie są. Można wpisać lokalne pieniądze i wyskoczą na przykład te chyba te rybnickie, te łebskie, Zakopane chyba też z tymi dudkami tam wyskoczy. Żadna z tych inicjatyw nie przyniosła jakiegoś większego społecznego, jakiejś większej społecznej korzyści, ani też cudów udokumentowanych. Nigdy nie słyszałem na ten temat. Pytanie zostanie w temacie tutaj. Jakie istnieją zagrożenia tego obustronnej wymiany tego pieniądza? Jeżeli obustronne, czyli tak, mogę nabyć te pieniądze lokalne za państwowy pieniądz i mogę je z powrotem na państwowy pieniądz wymienić, tak? To jest żeton w kasynie. To nie jest już alternatywny pieniądz. Jeżeli ja państwu mówię o alternatywnych pieniądzach i przykłady, które podawałem dzisiaj, do których zachęcam, to są pieniądze, które są niewymienialne, przynajmniej w tą stronę, że nie da rady ich wymienić na pieniądz państwowy. Można coś kupić, usługę, towar, ale nie można ich po prostu wymienić na pieniądz państwowy, a potem ten pieniądz państwowy zamienić w kantorze na dowolny inny pieniądz państwowy, tak, globalny, patrzmy, i wywieźć go i zabrać go. Nie.
Jeżeli my mówimy o pieniądzach na przykład tych szwajcarskich, które są no, przykładem absolutnie numer jeden na mapie takich alternatywnych pieniędzy na świecie, nie może pani w żaden sposób wymienić. W związku z powyższym zostają tylko na rynku, gdzie zostały wytworzone, tylko w Szwajcarii. I ponieważ nie może pan ich wymieniać, to pan przymuszony jest w pewnym sensie do zamiany ich na jakieś dobro. No raz pan będzie chciał przespać się w hotelu, to jest usługa, ale raz pan może kupić samochód. Samochód może pan kupić, może pan wyjechać tym samochodem do Polski. Nie ma sprawy. Ale jak pan kupił samochód, to znaczy, że ktoś go panu sprzedał. To on się cieszy, że sprzedał. To on się cieszy, że sprzedał. I cały pieniądz w alternatywnych systemach ekonomicznych starają się administratorzy utrzymać w danym regionie kraju lub w kraju, w zależności od tego, jak administrator ma już rozbudowaną tą strukturę, gdzie funkcjonuje. To jest podstawowa różnica. To jest podstawowa różnica między tymi pseudolokalnymi pieniędzmi, a naprawdę lokalnymi alternatywnymi pieniędzmi. Niewymienialne są. Mają napędzać lokalną ekonomię, a nie być wymienialne. I jeżeli są wymienialne, to już się pojawiają spekulacje. Nie spełnią już swojej roli. Nie wiem, czy pan słyszał o bitcoinach tak zwanych i czym one różnią się od lokalnej waluty, bo one są właśnie obustronnie wymienialne. No więc dlatego, że są obustronnie wymienialne, to ja nigdy nie uznam bitcoina jako rodzaj alternatywnego pieniądza, a nikt z moich kolegów po świecie też tego nie zrobi. Mało tego, w bitcoinie jest pułapka. Ta pułapka dotyczy kursowości. Kursowość wprowadzono między bitcoinem a wszystkimi innymi walutami, za które jest kupowany bądź sprzedawany. I kto nad tym panuje? Kto o tym decyduje, jaki jest kurs na przykład do złotówki, do bitcoin, do złotówki? Kto o tym decyduje? No kto? No jeżeli nie wiemy, kto o tym decyduje, ani nie znamy procesu decyzyjnego, to jest tam miejsce na spekulacje. I dzisiaj może jest to uczciwy system, ale jeżeli jutro administrator zmieni zdanie, że na przykład chce więcej zarobić na marżach, to on to zrobi i nikt go nie zatrzyma. To jest raz. Dwa, wszystkie alternatywne pieniądze, przykłady, które ja państwu podałem, te, które funkcjonują, są ekwiwalentem państwowych pieniędzy. Czyli jest frank szwajcarski i jest wirowy frank szwajcarski. Jeden do jeden. Tam nie ma żadnego kursu. Jeżeli jest Bristol Pounds, to jest funt brytyjski i on jest równy jeden Bristol Pound lub na odwrót. Bristol Pound jest równy funt brytyjski. Absolutnie są na sztywno połączenia zrobione znakiem równości. Nie ma żadnej kursowości. Dlatego, że wprowadzanie kursowości, drodzy państwo, to jest najczęściej przeciągnięcie do spekulacji. Do spekulacji na marżach, na tym, na tamtym. A teraz mamy więcej sprzedających, to tam inną cenę oferujemy. Nie. Alternatywne waluty nawiązują do najstarszych nauk ekonomicznych wspomnianego tutaj Silvio Gesla, czy świętego Tomasza z Akwinu, czy biblijnych zapisów. Pieniądz jest informacją. Nie ma uciekać od możliwości spekulacji. Tam, gdzie ma pan wymianę i tam, gdzie pan ma mieć kursowość, jest miejsce na spekulację. Dlatego bitcoiny, według mojej opinii, to nie jest absolutnie rodzaj alternatywnego pieniądza. Nie wiem, co to jest i nie spodziewam się w związku z powyższym nic dobrego po bitcoinie. Z tego, co powiedziałeś, wynika, że trzeba... że trzeba w tych systemach barterowych konieczne jest zarabianie także innych pieniędzy, bo podatki trzeba płacić tymi pieniędzmi, które są w danym kraju obowiązujące, prawda? Czyli nawet jeżeli wejść w ten system, to część sprzedaży moich towarów czy świadczonych przeze mnie usług musiała być opłacana w tamtym pieniądzu, prawda? Tą część rozwinę. Drodzy państwo, to jest bardzo też ważne pytanie, dlatego że oczywiście no zdarza się, że ja już od iluś lat opowiadam o tych alternatywnych pieniądzach, alternatywnych systemach i często, gęsto jest tak, że tacy ortodoksyjni ekonomiści mówią, a to co, to ja teraz się przerzucę na te alternatywne, a za co ja będę miał podatki. Ale to jest wprowadzanie do dyskusji dualizmu. Dualizmu na zasadzie albo te państwowe, albo te lokalne. No każe mi się wybierać, ale to tak nie działa. Prawdą jest to, że te wszystkie alternatywne pieniądze, te lokalne pieniądze, one działają równolegle do pieniędzy państwowych. Czyli to jest tak, jakbyśmy nagle musieli, bo trzeba tak to robić, trzeba to tak traktować, że mam pewne możliwości zarabiania i
określone możliwości regulowania swoich zobowiązań czy możliwości wydawania tych państwowych pieniędzy i są jeszcze pieniądze lokalne, gdzie wiem, jak je też mogę zarobić, na jakich zasadach, ale też jest wiadomo, gdzie mogę ich użyć, etc., etc. I to jest życie wtedy w tak zwanym dwuwalutowym systemie. Dwuwalutowym systemie, ale rodzi się alternatywa. Bo jeżeli ja jestem w systemie tylko pieniądza państwowego i zaczyna mi tego pieniądza po prostu brakować, to naturalnym odruchem jest to, że większość przedstawicieli społeczeństwa robi to, że odcina na przykład część ze swojej konsumpcji. Nie będzie fryzjera co tydzień, nie będzie kosmetyczki, nie będzie myjni samochodowej, tak, sam sobie będę mył wiaderkiem pod blokiem to auto. Odcina się po prostu pewne rzeczy z naszej konsumpcji, takiej typowej. Nie pójdę do restauracji, w domu sobie zjem kanapkę. Odcina się, bo mi brakuje tego pieniądza. Ale w momencie, gdybyśmy w to miejsce, gdzie brakuje tego pieniądza państwowego, wprowadzali alternatywny pieniądz, to on dalej by dawał nam możliwości korzystania z fryzjera, z myjni samochodowej, z kosmetyczki, z restauracji. Tyle tylko, że drugi środek mam transakcyjny. Trzeba się nauczyć, jak używać tego pieniądza państwowego i trzeba się nauczyć, jak używać pieniądza alternatywnego równolegle. To jest cała wiedza, którą administrator najczęściej przekazuje w formie wytycznych prostych. Że nie wolno tego kumulować, że należy to po prostu wydawać, że nie wolno tego zbierać. Informuje się, że podatki się płaci, jeżeli coś tam... Jeżeli sprzedaż, no nie, zaużywany samochód chyba nie ma specjalnie podatków, to ten co kupuje, prawda, płaci tam 2% podatek chyba do urzędu skarbowego. Ale to jest rolą administratora, żeby informować ludzi, w jakim zakresie tych alternatywnych pieniędzy mogą używać. I wtedy, mimo kryzysu finansowego, mimo kłopotów, mimo przymusu redukcji niektórych swoich potrzeb czy zmiany stylu życia, jeżeli zaczynam używać tego drugiego systemu alternatywnego, to nie muszę tego robić. Jestem w stanie po prostu łatać dziury. Łatać dziury. Mam troszeczkę mało tego państwowego pieniądza, zaczynam posługiwać się obok, równolegle pieniądzem alternatywnym i tak to się dzieje w Szwajcarii, czy na rynku amerykańskim, czy pojedziecie państwo do Belgii, czy do Niemiec. Ludzie żyją w dwuwalutowych systemach. Tam, gdzie są te lokalne alternatywne pieniądze, to są dwuwalutowe systemy. Otwierają portfel i tam jest 100 euro jako euro i jest na przykład 100 Hemingauerów. I teraz właściciel tego portfela wie o tym, że tak, 100 euro wyda to gdzie chce. No gdzie chce to wyda, bo taki jest pieniądz państwowy, że masz obowiązek przyjąć zapłatę w tym pieniądzu, bo tak mówi prawo. Natomiast ten pieniądz alternatywny, nie, to już jest lista, gdzie oni go przyjmują, gdzie oni go chcą, ale na zasadzie dobrowolności, prawda, a nie przymusu. To jest taka umiejętność, która no niektórym sprawia czasami trochę kłopotu, ale to jest życie w dwuwalutowym systemie. Jedna waluta daje mi takie możliwości, a ta daje mi takie możliwości. Decyzje są dalej autonomiczne. Z drugiej strony może nie jest to aż tak uciążliwe, skoro można zapłacić jedną kartą albo drugą kartą. Czyli w zasadzie to jest prawie to samo. Nie do końca. Pan powiedział, że... jeśli pan pozwoli, skoryguję tylko pańską myśl, bo ona jest już bardzo blisko. Nie jest tak do końca, bo jeżeli ja w portfelu mam dwie karty, Visa i Mastercarda, i wchodzę do dowolnej restauracji, to wiem, że jedną lub drugą kartą mogę zapłacić. Ale jeżeli jedna z tych kart jest kartą z lokalnym pieniądzem, bo są też karty, to ja muszę już wybrać taką restaurację, gdzie mi ten lokalny pieniądz przyjmują. Bo nie mam tej swobody, że wejdę do byle jakiej restauracji i go przymuszę, żeby mi przyjął ten alternatywny pieniądz. Nie, nie ma przymusu, jest dobrowolność. Czyli zaczyna się wszystko od strony internetowej, muszę sobie tą stronę otworzyć, zobaczyć, które restauracje w moim mieście przyjmują takie alternatywne pieniądze i tam sobie idę, bo wiem, że oni pieniądze państwowe zawsze chętnie ode mnie przyjmą. Ale mam możliwość też zapłacenia tym alternatywnym pieniądzem. Także to jest jedyna moja korekta do tego, co pan powiedział, że trzeba po prostu badać jakby możliwości społeczności, która tym alternatywnym pieniądzem się posługuje i go akceptuje. To jest jedyny wymóg. Pojawia się kwestia wyboru. Pojawia się konieczność pamiętania, że ten alternatywny to jest dobrowolny, a ten państwowy jest w zasadzie przymusowy. Nie
Nie no, chyba wszędzie już teraz, tam gdzie Visa, tam Mastercard, prawda, i chyba systemy płatnicze są tak w tej chwili rozwiązane, że po prostu jeżeli widzisz terminal, to zapłacisz tam każdą kartą, jeżeli coś na tej karcie masz, to jest oczywiste, prawda? Natomiast tutaj jest ta konieczność po prostu pamiętania o tym, że muszę iść z alternatywnym pieniądzem tam, gdzie go chcą. Czyli gdzieś ktoś się ogłasza, że on jest w takim systemie i tak dalej. Zresztą, co jest niesamowite dla mnie, to ja byłem na takich spotkaniach takich społeczności, które używają tych alternatywnych pieniędzy. I wyobraźcie sobie, że w Szwajcarii po tych wszystkich latach oni się do dzisiaj spotykają, na przykład tam w jakimś tam danym mieście o danej godzinie i przychodzi 80, 100 osób czasami na różne spotkania i oni po prostu siedzą i se tam rozmawiają, a co jest nowego, a tamto. I to jest też rodzaj budowania jakby nowych powiązań ekonomicznych w społecznościach zamieszkujących geograficznie jakieś terytorium, na przykład miasto czy gminę. No bo to, co Państwo dzisiaj widzicie wkoło siebie, to jest pieniądz, który no po prostu raczej pcha nas w stronę takiej alienacji. Ty się martw o siebie, ty walcz ze wszystkimi wkoło, jak ci jest dobrze, że jesteś do domu, to sobie siądź, pooglądaj telewizję albo sobie wyjedź na jakąś wycieczkę, jak ci jest źle, to też się nie odzywaj, też siedź w domu, także... Trochę są to, Bernard Litter zresztą to kiedyś podkreślił, że rodzaj pieniądza, który jest dla nas tym obowiązującym społecznie, kreuje rodzaj relacji w tejże społeczności. On to podkreślał niejednokrotnie, są bardzo poważne opracowania, które mówią o tym, o czym ja Państwu dzisiaj wycinkowo tylko zdążyłem nadmienić, że ten pieniądz odsetkowy kreuje niedostatek i to będzie wieczna wojna i zatargi i problem społeczny. A są też właśnie takie alternatywne pieniądze, które mówią nie, współpracuj, dogaduj się, porozumiewaj się, spotkaj się, buduj komunikację tą lokalną, prawda? Także jest to problem, który no, on został rozwinięty w paru dziełach i to tak bardzo poważnie i warto na to zwrócić uwagę, bo my no, globalnie jesteśmy tak zepchnięci, że tam każdy ma się zajmować tylko sobą. To jest niedobre, bardzo niedobre. Alternatywny pieniądz nie wyrównuje nam dziury budżetowej, bo ja go przecież muszę nabić tak samo. Za darmo go nie dostanę. Proszę pana, za darmo go pan absolutnie nie dostanie. Chyba, że pan tam gdzieś tam ktoś, administrator w formie promocyjnej, nie wiem, rozdał po 10 zł czy tam po 5 euro, wie pan. To nie są w ogóle znaczące kwoty. Ze słowem nabyć to nie do końca jest tak, bo pan go może zarobić. O, i tu wchodzimy już na ten temat dotyczący możliwości zatrudnienia, bezrobocia i tak dalej. I do słów Bernarda Littera się odwołuje, że jest dostatecznie dużo pracy. Proszę państwa, u nas jest tyle roboty w tym kraju, że to w głowie się nie mieści. Tylko nie robi się tego, bo nie mamy pieniędzy, żeby sobie za to zapłacić. No to zaraz, to jest jakiś paradoks, no chwileczkę, no. A z drugiej strony rośnie, mam tabuny, tysiące bezrobotnych, z którymi nie mamy co zrobić. Te wiadomości odnośnie wzrostu wskaźnika bezrobocia, one się przyczyniły do tego, że to jest, że była mowa chyba za tylko dwa pierwsze miesiące o, nie chcę teraz Państwa skłamać, bo to jest Onet dzisiejszy, albo 4,6 tysiąca, albo nawet 46 tysięcy nowych bezrobotnych od początku roku, a jest dzisiaj 2 marca. 2 marca jest dopiero. A co będzie do końca roku? I to jest paradoks, proszę Pana, w którym my mamy tak potężną masę roboty w koło. Drogi moglibyśmy pokończyć, proszę pana. Moglibyśmy, wie pan, posprzątać tylko posprzątać to, co jest wkoło miast, na przykład, jak pan wyjedzie tylko za centrum, prawda? Posprzątać, wie pan, te pobocza. Wie pan, ile tam ludzi by znalazło zatrudnienie, ale na to nie ma pieniędzy. No to zaraz, no to czy ten system finansowy, on został dla nas wynaleziony, czy to przypadkiem jest tak, że to nas wynaleziono pod ten system finansowy? Bo ja odnoszę wrażenie właśnie, że jest tak, że teraz to już jest jedynym panem, jest system finansowy. Dług, zobowiązania. Natomiast nie ma tej swobody, żeby, wie pan, jest przykładów historycznych bazujących tylko na pieniądzu państwowym, gdzie różni ludzie w różnych okresach historycznych promowali na przykład prace interwencyjne właśnie w ramach walki z bezrobociem. Właśnie i to bardzo różne okresy historyczne w historii ekonomicznej rozwoju świata. Proszę? No proszę. Także no, natomiast teraz się mówi, że na nic nie ma pieniędzy. No ale to jest absurd. To jest totalny absurd. Mamy tabuny bezrobotnych, mamy kupę pracy do zrobienia i nie mamy sobie czym jak za to zapłacić. No przecież to jest absurd. To jest, dla mnie to jest celowe
nurzanie kraju w kryzysie finansowym tylko po to, żeby tanio wszystko przejąć. No pan wybaczy, no takie jest moje zdanie, zresztą nie tylko moje. A powinno to być urządzone zupełnie inaczej. Jeżeli pieniądz państwowy tego nie będzie mógł załatwić, to zaczną to załatwiać alternatywne pieniądze. I łaski nie robi, bo w tej chwili już przykładów jest tak dużo, że nie są w stanie już tego zatrzymać. Absolutnie. Bo jeżeli ja pokazałem przykłady, już pal licho taką Szwajcarię, bardzo autonomiczny kraj, prawda? Ale ja panu pokazałem też Belgię. To jest serce Zjednoczonej Europy. No tego się nie da już gumką, myszką wymazać, że to nie istnieje, że nie ma takich inicjatyw. Są. Tylko, że o nich się po prostu nie mówi medialnie i stąd państwo jesteście tutaj dzisiaj. Ja jestem dla was, żeby wam troszeczkę na ten temat poopowiadać, bo medialnie tego nie zobaczycie. Natomiast robi się dziesiątki przedsięwzięć, gdzie pan nie musi kupować tego pieniądza alternatywnego. Pan go po prostu może zarobić. Może pan go zarobić po prostu świadcząc jakąś pracę. Jak pan ma firmę, to pan zyska dodatkowych klientów i zarabia pan w ten sposób. I to jest okej, bo to łata te problemy, które powstają w wyniku braku tego pieniądza państwowego. Sam zakup takiej waluty jest opodatkowany podatkiem VAT. Nie. Tam, gdzie można kupić taką alternatywną walutę, nie, jest dokładnie tak. Powiem panu, jak dokładnie jest. Kupuje pan sobie 10 res euro, a do zapłacenia pan musi zapłacić z karty, czy tam, no z karty, bo to przez internet wszystko, 9 euro. Oni dają 10%, ale to teraz jest taka akcja akurat. Jest teraz taka akcja promocyjna, że pan może zaoszczędzić za 9 euro tych euro prawdziwych, tak, takich państwowych, dostaje pan 10 res euro i może pan w lokalnej społeczności te wydać. Dają panu bonus, tam nie pamiętam, nie, bo ja też kupiłem tam chyba 10 euro, dla próby kupiłem po prostu, żeby zobaczyć, jak ten system działa tam u nich, bo jeżdżę tam czasami, bo mamy, współpracujemy i spotykamy się co jakiś czas. Nie wiem, czy tam był podatek VAT, to jest podciągnięte chyba pod transakcje finansowe i te stawki VAT-u są po prostu tam no zerowe, bo transakcje finansowe są generalnie wyłączone ze stawki VAT-owej. To samo jest z polskimi przykładami jak te dudki przykładowe? Myślę, że tak samo jest. Myślę, że tak samo jest to rozwiązane. Ja nie znam dokładnie zapisów, regulaminów i mechanizmów, jakie tam tymi dudkami, czy łebskimi, czy jakimiś innymi rządzą, ale myślę, że jest to tak samo rozwiązane. Dobrze, drodzy państwo, ja myślę, że... Można. Proszę bardzo. Pan już, nie? No jestem pod wrażeniem pana wystąpienia, perspektywa niezbyt ciekawa tutaj przed nami się rysuje, ale miałbym takie pytanie, oprócz tego pieniądza alternatywnego, co by pan jeszcze doradził do zmniejszenia bezrobocia? Sprawa ziem zachodnich, pan tutaj poruszył temat wykupu tych ziem, czy nie widzi pan jakiegoś zagrożenia utrzymania dalszych ziem zachodnich wobec tego naszego długu dużego? Jeszcze jedno pytanie odnośnie, czy zdążyli się załapać na to euro? Czy się jeszcze wcześniej to samo nie rozleci? I jeszcze ostatnie pytanie. Sprawa firm ubezpieczeniowych, które są w większości firmami zachodnimi. Czy tutaj ratują swoje firmy macierzyste? Te firmy, które u nas funkcjonują na rynku polskim, nie będą upadały z tego względu, będą konsekwencje z tego tytułu. Dziękuję bardzo. To zdążył pan w pół minuty zadać 4 pytania, nie wiem od którego zacząć. Od najprostszego, euro nie. Znaczy ja mam nadzieję, że my nigdy nie wejdziemy do euro. Mimo tego, że nie uznaję za całkiem autonomicznego naszego emitenta pieniędzy, jakim jest Bank Polski, ale jak pójdziemy jeszcze w euro, to już będzie całkiem daleko po prostu do jakiejś demokracji finansowej i do możliwości wywalczenia jakby swojego własnego banku emisyjnego, a taki by się nam przydał, naprawdę by się nam przydał. Bo państwo też nie wiecie o tym, co się po prostu, bo w mediach się o tym nie mówi, co się, jak se na Islandii z tym wszystkim poradzili. Oni na Islandii po prostu zaczęli ścigać wyrokami sądowymi niektórych bankierów, którzy uciekali po prostu z Islandii jak złodzieje w nocy. Za konstruowanie tego całego systemu w chory sposób i tam padło parę wyroków i tam są międzynarodowe listy gończe i się ściga. Oni odzyskali w pewnym momencie suwerenność swojego własnego banku. Rozpisali konstytucję, którą rozpisali obywatele. Wystarczy, że tam chyba 30 osób tylko się podpisało, że ten facet się nadaje, to on siadał i pisał konstytucję. I to jest walka o
o wolne kraje i o wolne pieniądze. O. Natomiast no, Państwo o tym nie wiecie, musicie Państwo w internecie troszeczkę poszukać o sytuacji Islandii, co tam się powyrabiało, ale jestem przekonany, że w tym roku po prostu będzie jeszcze więcej takich przedsięwzięć. W Hiszpanii, ponieważ wprowadzono im euro, ale nie dokładnie z jakichś powodów, nie wiadomo jakich, chyba przez pomyłkę, nie oznaczono daty ostatecznego wycofania hiszpańskiej pesety, to wiecie, co się stało? Ludzie wyciągnęli te pesety i tam mają teraz i euro, i pesety. Bo nie było daty ustalenia, kiedy będą, mają być wszystkie zmielone. I żyją już w dwuwalutowym systemie, a w zasadzie w trzywalutowym, bo w Hiszpanii otwarto 30 inicjatyw w zeszłym roku, 30 inicjatyw lokalnych alternatywnych pieniędzy. 30. Hiszpania jest sporym krajem. Czyli tak, z tym euro to mam nadzieję, że Państwo to widzicie, że wszyscy chcą wysiąść z euro, a nas się chce pakować w to euro. Ja mam nadzieję, że Państwo uwzględnicie to, że u nas się debatuje nad paktem fiskalnym, a Angela Merkel dosłownie chyba wczoraj albo dzisiaj rano powiedziała nie. Niemcy na razie nie, jeżeli chodzi o pakt fiskalny. To oni nam będą wciskać to, czego oni sami nie chcą. No ludzie, no przecież po rozum do głowy chyba powinniśmy pójść. Kwestia ziem zachodnich. Nie ma Pan zielonego pojęcia, ja się urodziłem w Gliwicach. Jak ja się obawiam tego, że nam się robi powtórka z rozrywki, z tym Śląskiem na przykład, jednym i drugim. Bo jak Pan pojedzie na Śląsk, to jest... W niektórych miejscowościach ma Pan dwujęzyczne tablice. Ma Pan po polsku i po niemiecku. Ma Pan w każdym mieście mniejszość narodową niemiecką. Skąd oni mają na to wszystko pieniądze? Ktoś pompuje. I jeszcze się włączają, wie Pan, jakieś dyskusje pod tytułem autonomia Śląska. Dla mnie to jest preludium do opery, bo ja znam historię ze szkoły podstawowej, nie trzeba wyższych studiów historycznych kończyć, żebyście Państwo pamiętali, co się działo, jak były plebiscyty i te wszystkie tam bajery. Naprawdę się, ja się naprawdę obawiam. To, że Niemcy wykupują masę ziemi, to jest fakt. I to już jest żadna tajemnica. Wykupuje się, po prostu no, prawo na to pozwala, to się wykupuje. I powiem Panu, że strasznie to źle wygląda. Naprawdę to źle wygląda. Naprawdę to źle wygląda. I jeszcze było jakieś tam pytanie? Firmy ubezpieczeniowe. Najmniej tutaj Panu powiem, bo to nie jest temat, który ja bym bardzo uważnie śledził, ale tendencją jest to, że jeżeli tutaj ma Pan tak zwaną spółkę córkę, czyli satelitarną, a większość tych firm, korporacji, które tutaj w Polsce jest, to są po prostu spółki córki, satelitarne, czyli spółka matka jest gdzieś tam, wie Pan. Tesco ma w Anglii, tak? Auchan gdzieś tam we Francji i każda inna firma. To, aha, i banki. Pamięta Pan te 86% systemu bankowego? 86% nie jest nasze. Ja pamiętam 2008 rok, pierwszy tydzień kryzysu i na krótko w telewizji buchnęła, że jeden z banków, który ma właścicieli Włochów, po prostu przetransferował sobie, uwaga, 20 miliardów złotych, sobie wytransferowali z powrotem do siebie, łamiąc umowy, łamiąc zasady, a oni tylko udziały w naszym banku mają, częściowe. I ten temat znikł. Wziął, się pojawił raz i znikł. Ale to pokazuje, to jest próbnik, to pokazuje, że po prostu jeżeli kryzys się będzie rozwijał, to należy się wręcz spodziewać, że spółki córki będą przeznaczone na zawalenie, a jeszcze w najlepszym wypadku zabiorą co się da, tylko po to, żeby ratować spółkę matkę. To jest oczywiste. To jest, wie Pan, jakby Pan miał firmę w Niemczech, swoją własną i przychodzi kryzys i się robi coś źle, no to którą Pan najpierw odcina? No tamtą, no. No tu się nie ma co dziwić, tu w ogóle nie ma się co nad tym zastanawiać. Jeżeli się kryzys pogłębi, zniknie z naszego rynku bardzo dużo różnych firm. Zniknie, po prostu zniknie, one się spakują i wyjadą z powrotem do siebie. Takie jest moje zdanie prywatne na ten temat. Ja tu absolutnie nie jestem wyrocznią, ale to jest po prostu pewien model. To jest pewien model zachowania. Także no, obawiam się, że będzie dużo perturbacji w tym roku z różnymi zagranicznymi firmami w Polsce. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo jeśli chodzi o właśnie tą walutę taką lokalną, no ale prowadząc jakiś biznes, no to są koszty energii, powiedzmy paliwa i jak to jest, bo to nie można regulować, to nie jest nasze. Wspominaliśmy o tym, uwaga. Żyje Pani w dwuwalutowym systemie. Nie to, że Pani się przesiada całkowicie na lokalną walutę, bo Pani nie przeżyje. Muszę mieć tą walutę. Nie przeżyje Pani. Ja dam Pani jeden przykład. W Argentynie w pewnym momencie można było lokalną walutą
płacić rachunki za prąd. Ale to tylko w Argentynie ze 100 takich systemów, czy 200, które znam dość dobrze. Ale zrobiło się tak tylko dlatego, że po prostu tam całe wsie były powyłączane. Całe wsie były, liczniki mieli pościągane. Rozumie pani, o co chodzi? I ten właściciel tej sieci energetycznej mówi tak, przecież mnie wszystko kosztuje, to już wolę przyjąć w czymkolwiek tą zapłatę i przyjmował w tych kredytosach. Coś tam sobie jakoś tam to pracownikom rozdawali, tam coś kupowali, jakieś produkty i paczki robili, niż nic nie przyjmować. Ale to już była decyzja koncernu. Natomiast to jest jedyny przypadek, który ja znam, że takie rzeczy są możliwe, że ktoś taką lokalną walutą zapłacił za prąd. Owszem, w Belgii zatankuje pani na 3-4 stacjach, płacąc lokalną walutą, ale to są lokalne stacje, które są daleko od centrach miast. Jak pani mieszka w Brukseli, to nie będzie pani jechać 35 km, żeby zatankować na wsi. Nie zrobi pani tego. Po prostu to się z ekonomicznego punktu widzenia się nie opłaca. Czyli są pewne rzeczy, które w lokalnej walucie się po prostu nie pojawią. Ale chodzi o te, tak naprawdę to chodzi o te rzeczy, które w niej są. Ma pani na przykład cały wachlarz usług. No takich, wie pani, takich których, z których wiecznie korzystamy. Fryzjer, kosmetyczka, dentysta, lekarz, mechanik samochodowy, mynia samochodowa, facet, co mi ten ściany pomaluje, tak? Ktoś, kto przyjdzie, okna pani umyje w domu. Odzież, produkty spożywcze, to są rzeczy, na które gdyby pani, bo ktoś powie, to chyba nie będzie plazmy, telewizora, plazmy, 50 cali. No, ale trzeba by zadać pytanie, a ile razy w roku kupujesz plazmę? Bo do fryzjera prawdopodobnie no, ze 12 razy w roku minimum się wybrałeś. I trzeba patrzeć z tej strony, prawda? No, pewne rzeczy są po prostu niemożliwe w tych alternatywnych walutach, ale to dotyczy to tak naprawdę przede wszystkim wykorzystania potencjału tego lokalnego. Co tam jest? A tam jest masa ludzi, słuchajcie, którzy chcą robić, tylko muszą dostać coś w zamian. I po to są alternatywne pieniądze. Moje pytanie brzmi, jak wygląda proces wdrażania takiej waluty, rejestracji, czy polski system przewidział lokalne waluty? Przepraszam, przy okazji, po czyjej stronie leży inicjatywa tych pieniędzy alternatywnych. Kto tu ma, prawda, najbardziej prawdą możliwość tych pieniędzy z zaproponowania? Wy! Ludzie! No właśnie. No ja. Ludzie! Ludzie! Miasta, czy proszę pana, nie. To, że tam ja podałem przykład z burmistrza z Bristol, burmistrza Fergusona, to on to tylko firmuje, a tak naprawdę jest zespół fachowców, który się tym zajmuje dla niego i oni sobie tam znaleźli finansowanie i ktoś ich to dla nich robi, a jak to im wszystko uruchomią przez rok, to tam będą się tam sami zajmować. To jest jedyny przypadek, który ja znam przed tym z Austrii opisywanym, gdzie burmistrzowie się za to wzięli. Większość to są inicjatywy lokalne, społeczności lokalnych. Nawet ten w Baszkirii, to tam 3 rolników to zaczęło organizować taki system. To, że niektóre organizacje tego typu są popierane przez głowy, no nie tyle głowy państw, ile no czołówkę polityków, na przykład ten przykład z Danii, prawda, z panem Rasmussenem, ale to jest prywatna firma, przez biznesmenów założona tam, w Danii. Jest tam takie znane też nazwisko takiego człowieka, który w Danii jest po prostu znany od wielu lat. Najczęściej są to lokalne, prywatne inicjatywy w bardzo różnych formatach. Są czasami stowarzyszenia, które to robią. Są firmy prywatne, kapitałowe, które to robią. Bardzo różne są formaty. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby system ruszył, musi się znaleźć pierwsza grupa, nie wiem, 10-20 osób i mówią, dobra, akceptujemy jeszcze coś innego jako środek płatniczy, niekoniecznie pieniądz narodowy. No fajnie by było do burmistrza. Nie, słuchajcie, ja może odpowiem na pytanie, które za chwilę może tutaj paść, ale kwestia takiego systemu dla Polski to jest kwestia czasu. On tu powstanie, bo nie ma innej możliwości, bo inaczej się po prostu część ludzi udusi. Udusi się. Na razie było parę, ale tutaj kolega też padło pytanie o wymiennik. No to jest taki przykład takiego systemu. Co tam jest? Trzeba zajrzeć, trzeba zobaczyć, co można kupić za te jakby jednostki w wymienniku. Trzeba na to się przyjrzeć, ale kwestia takiego, słuchajcie, systemu narodowego w Polsce to jest kwestia czasu. Ja myślę, że to jest kwestia tego roku. Tego roku. Jak zalegalizować taki system? Proszę panią, przede wszystkim nie łamać prawa. Dam pani przykład ten z Baszkirii, bo on jest fantastyczny i dość jasno opisany.
Paru rolników wzięło się, wkurzyło, nadrukowali kawałki papieru i powiedzieli, to są nasze lokalne pieniądze. ISA będziemy nimi płacić. Poszli do sklepów, czy będziecie przyjmować, a co za to kupimy? No kupicie to, tamto. Dobra, zaczęli, przyjęli. I w pewnym momencie lokalny prokurator wszczął postępowanie, zabraniając im używania szamuriatików. Zabraniając. Sprawa się oparła o Sąd Najwyższy. I wiecie, co się państwo okazało? Że po pierwsze, te szamuriatiki to nie są pieniądze, bo pieniądze są emitowane przez bank emisyjny, do tego wybrany. Są oprocentowane, są no, tysiąc różnych tam zapisów, prawda? A oni nie emitowali pieniędzy, przynajmniej nie w formie oficjalnej, chociaż między sobą mówili, że to są ich pieniądze. Oni mówili, że są bony towarowe. Może mieć pani bon towarowy na 5 euro, 5 zł? Może mieć pani taki bon towarowy. Sodexo w Polsce nie ma problemu robić bony po 300 zł. Bon towarowy. Natomiast kwestie formalno-prawne są do przejścia, bo nigdzie w Unii Europejskiej, podkreślam, nigdzie nie ma żadnych regulacji rządowych, prawnych dotyczących inicjatyw alternatywnych lokalnych pieniędzy. Nigdzie nie ma żadnych regulacji. Są w niektórych krajach oświadczenia urzędów skarbowych dotyczące inicjatyw alternatywnych pieniędzy, które mówią, że no, nas nie interesuje, czy ty przyjąłeś zapłatę za ten chleb 2 euro, czy to było 2 res euro, czy to było 2 hemingauery, nas to nie interesuje. Ty masz nabić na kasę fiskalną, bo my jako urząd podatkowy mówimy, rejestrujemy twoją sprzedaż. A podatki płacisz nie od tego, co dostałeś, czy w czym dostałeś, tylko płacisz od tego, co sprzedałeś, bo tak jest system podatkowy skonstruowany, prawda? Także tak to wygląda. Regulacji nie ma kompletnie nigdzie. Na mapie Europy naprawdę nie ma. Nawet w Stanach nie ma regulacji, w sensie w aktach rządowych. Natomiast w Urzędzie Skarbowym IRS amerykańskim jest, przepisy są. Że jak tam są te alternatywne dolary, to nas to nie interesuje, podatki są płacone od tego, co sprzedałeś. Nie interesuje nas nawet, czy dostajesz zapłatę. Podatek płacisz. Także tak to wygląda. Ja nie wiem, czy jest dzisiaj gdzieś kraj na świecie, który ma wyregulowane alternatywne pieniądze. Nie sądzę. Nie sądzę, żeby taki był. Jakby był, to bym pewnie się dowiedział. Chyba dowiedziałbym się pierwszy, to wtedy dam wam znać, na pewno. Nie wiem, czy dobrze wyłapałem, ale mówi pan chyba, że już były jakieś próby wprowadzenia takiej, nazwijmy to, alternatywnej waluty w całej Polsce. Na jakim etapie? Nie, jest to projekt. Jest to projekt. Ja myślę, że to jest kwestia tego roku, że on powstanie w tym kraju. Tak samo jak we wszystkich innych krajach, no bo proszę pana, jeżeli jedziemy na przykład 3 maja, to jest niedługo tak a propos, jedziemy do Niemiec, bo jest coroczny Regiogeld, gdzie będzie tam z 200-300 osób, które reprezentuje około 20 inicjatyw lokalnych alternatywnych pieniędzy z całych Niemiec, no to niech mi pan wie, że z Niemiec do Polski nie jest tak daleko i tutaj też się takie inicjatywy pojawią. A najnowszą chyba inicjatywą zeszłego roku niemiecką jest na przykład projekt Wolne Niemcy. Nie wiem, czy panu się obiło uszy. Tak, oni wykorzystali pewne luki w prawie i w zapisach swoich prawnych. I grupa entuzjastów, która ma dość po prostu tego wszystkiego, co się dzieje, oni sobie założyli swoje własne Niemcy. Kupili ziemię, zaczynają ustanawiać swoje zasady, prawa. Mało tego, mają swoją walutę. No powołali do życia swoją walutę. Wolne Niemcy. Może pan znaleźć w internecie. Tak, tak, tak. Ale oni sobie tworzą nowe państwo niemieckie. A co? Znaleźli lukę i jadą na tej luce. Jadą na tej luce. Nie wiadomo, czy taki projekt, Nowa Polska nie powstanie w Polsce, bo gdzieś mi się coś o uszy obija, że jest paru entuzjastów, wariatów, co chcieliby się za to zabrać. I nie wiadomo, czy takiego projektu nie zrobią, ale to pokazuje tylko, drodzy państwo, skalę problemu, o którym ja mówiłem. Te zadłużanie tych państw to jest globalne. I wiele społeczności w większym lub mniejszym stopniu ma dzisiaj ten problem potężny z długiem. I tego typu spotkania mają państwa po prostu zachęcić do rozmyślania, poszukiwania własnych odpowiedzi i śledzenia informacji, ale jest to przejaw, że ludzie się po prostu burzą, że nie chcą się już bezwzględnie zgadzać na to, żeby nam nikt nie mówił o tym, że ten bank taki, a jest prywatny, a robią to, co robią, żebyśmy milczeli dłużej na ten temat. No, dużo jest takich inicjatyw. Cztery rodziny. Cztery rodziny. Niech pan powie, że dwie na dwa razy. No
Ale zna pan, no, Rothschildów pan zna. No, Morganów. To są ciągle te same rodziny od 200 lat. Od 200 lat. Tyle tylko, że większość społeczeństwa o tym nie będzie wiedzieć. Bo pan, większość społeczeństwa będzie wiedzieć, że jaki Bill Gates jest jednym z najbogatszych. To bzdura tam. To jest ten, co jest jeden z tych najbogatszych, ale już tej niższej półki. Bo ta wyższa półka w ogóle jest poza zasięgiem opinii publicznej. Proszę pana, nazwisk się nie wymienia. Jak są właścicielem czegoś, to są poukrywani właściciele. Nie dowie się pan. Po prostu się pan nie dowie. I to wychodzi gdzie przeciekają po prostu tylko informacje. Ale są rzeczy, których się pan nie dowie. Nie znamy dokładnie najbogatszych ludzi na świecie. Znamy tylko tych, których nam się pokazuje jako najbogatszych ludzi na świecie. Na przykład Billa Gatesa. A tych najbogatszych naprawdę nie znamy. W ogóle ich nie znamy. Dziękuję Państwu.